Żurnalista. Rozmowy bez kompromisów. Moim gościem jest Rafał Popaczyński. Dzień, Dzień dobry. dobry. Wow, jak Albo dobry wieczór. Jak o. w radio. Jakie zawodowcy zabrzmieliśmy. Oj tak. Kurde. Ja ci nie przedstawię, bo ty jesteś po, w, w, Anonimowy. E, jest anonimowy to. jesteś. Widziałem no tak. zdjęcie na Spotify, że jesteś opuszczona głowa. No dobrze. No Smutny wiesz. Słuchaj, ale masz spokój na ulicy. Tak, spokój na ulicy. Taki powiedz. Tak? A oni mają spokój? No przecież oni są tacy prawilni. No nie no, z tego co ja wiem, to zaczepiają ludzi normalnie hip-hopowców też. No powinni. Zaczepiają. Teraz już są, wiesz, tacy hip-hopowcy. Tacy, wzią... wiesz, no. mordeczko. No. Tutaj, ale pionę zbije. No chyba, że... Chyba, że... No, pewnie też indywidualnie jest ta scena tak olbrzymia, że... O tak... Jezus, ale zrobiła się taka, wiesz. No. Ale jest taka nasycona, że ten balon tak już jest nadmuchany. Zaraz będzie przesycona. No już chyba jest. Albo nie. już jest. Ja, ja nie jestem znawcą sceny hip-hopowej, natomiast... Mam, że twój ulubiony rapu... raper to Paluch. Paluch. Paluch! Paluch. Tak, lubię, znam prywatnie, lubimy się, mogę powiedzieć, chyba tak z pełną odpowiedzialnością. Ostatnio był koncert w Łodzi, więc się też spotkaliśmy na browarka. Lubię, lubię i twórczość i prywatnie. A, to widzisz, no bo ty tak samo prywatnie lubisz się z Lotkiem, nie? Tak, oczywiście, no. no i też powiedziałeś coś takiego, że gdyby nie Lotek, to mógłbyś się przestać rozwijać, to ciebie napędza rywalizacja? Oczywiście I, i pewnie vice versa, bo też Lotek jest tego samego zdania, że był taki moment, że myśmy we dwóch, wiesz, jeździli na te same imprezy, jeden po drugim występował i zawsze sobie podbijaliśmy tę poprzeczkę. Mm. E, wiesz, żeby, no nikt nie chce być gorszy, nie? I mm. nikt nie chce być chłopcem do bicia, więc pewnie jakby takiego lotka nie było, e, to gdzieś tam osiadasz na laurach i robisz, dobra, i tak zbieram największe reakcje, więc nie będę, wiesz, dokręcał i, i, i polerował tego programu. No i tak jest cały czas w sumie, że, że, że jakoś tam się. Jest oczywiście więcej komików też analogicznie do sceny hip-hopowej, bo w tym stand-upie też komików już jest pewnie jakaś ogromna ilość, Ja nawet czasami się łapie na tym, że ktoś kogoś oznacza na, wiesz, na Insta Story i ja nie wiem, kim jest ten gość, bo gdzieś tam dopiero mm -hmm. zaczyna występować. Więc rozrosła się bardzo ta scena, ale odpowiadając, odpowiadając na twoje pytanie, tak. No bo też jakby robiąc w tobie research widziałem, że sam z siebie jesteś rzadko zadowolony, nie? To, to no też... i to jest moja bolączka Ale chyba. to jest zajebiste moim zdaniem. Tak, dla ludzi tak, a dla mnie średnio, nie? No, <laughs> wiesz o no co tak. chodzi, jakby cały czas gonisz swój ogon i, yy, i chcesz być jeszcze lepszy niż ty przed rokiem, mhm. co jest zajebiście trudne, no, bo, no bo, bo wiesz, zaczyna ci to na psychę wsiadać, nie? Bo, no tak. Jak potem sobie mówisz, że byłeś zadowolony z 10 swoich występów, a zrobiłeś ich, wiesz, nie wiem, 150 w roku, to, po, to jest dziwne, bo wychodzisz na wiecznie niezadowolonego z siebie gościa, nie? No ale tak to już jest i myślę, że tak jak obserwuję w ogóle popkulturę, to jest kilku artystów, którzy też tak mają, że nie mogą albo siebie oglądać, albo, albo nie są zadowoleni, a są zajebiści przez, wiesz, odbiorcę, oceniani jako zajebiści, no. No, znaczy, wiesz, jakby wydaje mi się, że dla ogólnie dla rozwoju to jest dobre. Ale dla psychiki to jest, niesiesz krzyż, wiesz, cały tak. czas, nie? No bo jakby to jest ten sam syndrom, że dopierdoli się do wszystkiego. No dokładnie, że się, przewiesz, na dwugodzinnym programie dwa razy przejęzyczyłeś, nie? Albo no. zamieniłeś szczyk słów i żart już nie zadziałał z taką siłą, jak <laughs> powinien zadziałać. I masz, wiesz, wieczorem, kurwa, no szkoda, szkoda, no, ale... Ale widzisz na przykład gdzieś w tym stand-upie, tak samo właśnie analogicznie do rapu, moim zdaniem, taki sufit, że powoli zaczyna właśnie być tego za dużo? Wiesz co, czy za dużo, no ale to tak jest ze wszystkim, wydaje mi się, że jest taki moment branżowy, że już jest tego tak dużo, jest tak dużo produktu, czy tak dużo artystów. No bo też, wiesz, produkty tymi samymi prawami się rządzą, że już wszyscy chcą na przykład coś robić, mhm. bo jest teraz modne. No właśnie do tego, do tego bije. No, no tak, ale to jest naturalne jakby, naturalna krzywa życia, powiedzmy w tym wypadku stand-upu, że będzie moment, że ludzie będą mieli swoich dwóch ulubionych komików i reszty nie będą oglądać, no bo nie będziesz oglądał wszystkiego, co jest w internecie. Nie? Mhm. No ale to no. no, dobrze, to no, wiesz, fajnie, że jest, mamy coś takiego w Polsce, że jest odbiorca, który może sobie obejrzeć, wiesz, Abelarda Gizę, który jest bardziej przekminowy, y, może sobie obejrzeć Paczesia, który wiesz, bardziej rzuca granatami, i nie będzie cię, wiesz, wprowadzał w zadumę, tylko mm. po prostu będzie do ciebie strzelał. Taki I, Afganistan. Tak, i masz jeszcze kolejnego jakiegoś zawodnika, który reprezentuje jeszcze coś innego, albo tematyka, wiesz, bardziej ci pasuje. Nie? No właśnie chciałem zapytać o tę tematykę, czy to mm, też tak nie jest, że ta tematyka jest, wiesz, pokrywająca się często? Często, jasne. Nie? No, bo wiesz, żyjemy na tym samym świecie i jeszcze dodatkowo w tym samym kraju wszyscy. no Jest, wydaje mi się, jakiś taki psychologiczny profil komika, że ktoś zostaje tym komikiem, wiesz, mhm, musi no mieć no jakieś tak. tam cechy, nie bać się wyjść na scenę, musi mieć jakieś poczucie humoru i być obserwatorem dobrym. I siłą rzeczy te, wiesz, te tematy się powtarzają. Czasami jest wręcz tak, że masz coś, wiesz, wręcz podobny żart na, 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 podo na podobny temat i, i potem ktoś musi z jednego zrezygnować, bądź nie, jak czasami się zdarza. No, ale to jasne, oczywiście, a, że tak się zdarza. A wiesz, czego mi, moim zdaniem brakuje w stand-upie, a szczególnie w ogóle, że to pasowałoby strasznie, moim zdaniem, do ciebie, do Wyszedzania takich popularnych ludzi, takich takiego czegoś jak Justyna Żyła, wiesz, mm -hmm. takich rzeczy, tam mm -hmm. jakby odpaliłbyś pudelka, mm -hmm. to miałbyś inspirację na najbliższą dekadę, nie? Z jednej strony tak, z drugiej strony promujesz tym samym tych ludzi, czyli robisz im dobrze, mm -hmm. bo ludzie robią, hmm, nie wiedziałem, że jest Justyna Żyła, więc kim ona jest, więc sprawdzę, kto to jest, <śmiech> nikim. <śmiech> nie? No, Robisz nikim, ale wiesz, jednak ktoś zrobi, a, followuje. zobaczymy, jakie kolejne gówno no, stawi, nie? Ale, ale nadal, wiesz, jakby uważam, że możesz to opowiedzieć tak, tak śmiesznie mm -hmm. i tak dobrze, że na nawet nie urażając jej. No bo jakby to... Często... Ale to trochę roasty są od tego, nie? Wiesz, no, ja wiem, to, to wiem, wtedy wiem. robisz sobie, zapraszasz jednego celebrytę, dwóch jeszcze do roastowania i, 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 i robicie roast, no. no. a był taki roast, który był tak obiektywnie bardzo dobry, takiego celebryty? Trochę oglądałem ich tu. Był, nie mogłeś obejrzeć, bo jeszcze nie był emitowany w internecie, mam nadzieję, że w końcu będzie, na przykład roast Łodzi, który ja sam organizowałem. A to dawno chyba było. No, dawno i wiesz, tak ten roast leży na tych dyskach i są takie różne momenty, że już mamy go publikować, ale coś tam się w powiedzmy politycznym, wydarza, żeby tego nie publikować jednak. Mm -hmm. eee, no i zobaczymy, czy w końcu to w, w, ujrzy światło dzienne. Ja jestem bardzo zajarany, bo z tego co wiem, pobiliśmy rekord jakiś tam świata, jeżeli chodzi o frekwencję na roście, bo tam było 12 tysięcy ludzi ponad. O, wow, to dużo zarejestrowany, więc wszyscy chcielibyśmy, żeby on się w końcu ukazał, ale według mnie to był taki roast rzeczywiście spoko, chociaż roast jest bardzo, bardzo trudny do zrobienia, bo to tak naprawdę wiesz w Stanach masz grupę gołostraiderów, którzy wiesz siedzą, nie wychodzą nawet na scenę, pracują nad tym tygodniami, i wychodzi pięciu komików takich wiesz takich frontmenów i, i, i grają to, co tam wiesz sztab ludzi pracuje nad tym. A mm -hmm. u nas zawsze roast jest albo Niedopracowany przez brak czasu, albo jest y, wykastrowany przez organizatorów, to znaczy na przykład powiedzmy telewizję, no wiadomo. Y, na przykład TVN, które robi roast Kuby, albo kogoś innego i producent mówi, no dobra, tego nie puścimy, a to zmieńcie, no bo to jest za mocne. No to po chuj robisz roast, skoro mm. to jest za mocne, nie? A w Stanach już wiesz, Barack Obama był na roście, no to jest zupełnie wiesz, no. gdzie my, a gdzie oni, nie? No ale powolutku idziemy w tamtą stronę. Nas nie dogania, to tak naprawdę. Dogania, no. No, cały, cały czas, jakby trochę, niestety, w tym, ale to też właśnie tak jak mówisz, że idzie, to, to wydaje mi się, że to zmierza w tą stronę, że ludzie patrzą na to trochę wiesz z przymrożeniem oka, nie? Mhm. Tylko. A jak jest z dystansem takich ludzi? No bo wiesz, tam wyciągasz ciężką amunicję, nie? Jak oglądałem Roast Michała Wiśniewskiego... No, 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 wiesz, musi ktoś być gotowy na to, co się wydarzy, albo, i, albo nieświadomy tego, co mają komicy, bo czasami mm -hmm. też tak jest, że nie są jawne teksty przed, wiesz, no, wydarzeniem. Najlepiej chyba, nie? No, no, najlepiej, no bo wiesz, później ten gość, który po, może się najczęściej okazuje się być gościem bez dystansu, nie zrobi ci, ale tego nie mów, bo będziesz mojej matce przekroła, tego mm -hmm. nie mów, bo moja siostra się obrazi i wiesz, robisz, no dobra, to mamy żart, kurwa, że masz, wiesz, one włosy i na tym się kończy. Yy, ale w dużej mierze nie tylko jeżeli chodzi o rousty, to tak jest, że no producenci, czy ludzie, którzy są wokoło tego wszystkiego, mm -hmm. którzy na przykład, wiesz, widzą, że ojej, ile ludzi chodzi na stand-up, zróbmy coś ze stand-upem, wiesz, zróbmy w telewizji, nie, i potem mówią, a wyślijcie nam teksty, pamiętam taki program, wysyłaliśmy teksty, TVP to było, nie, nie, nie muszę tego ukrywać, i wysyłaliśmy tam teksty i oni nam odsyłali na żółto zaznaczone, wiesz, tekst, który jest, nie, do emisji, nie, <grym> więc po chuj robić stand-up w telewizji, skoro i tak, wiesz, zakładacie nam kaganiec, nie, no to... i potem odbiorca ma, a ja wiem, ten stand-up taki, taki nie wiadomo, wiesz, w sumie, wiesz, bez hardkoru, nie? No. Bez jakiejś tam puenty mocniejszej, no, może być, ale tam jeden opowiada, był w markecie, nie? No, no i wiesz, jakby, no to mo może to jest właśnie zamierzony cel też w gruncie rzeczy, nie? Wiesz, jakby dyskredytacja tak, no, ale, tego, nie? No, 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 no. No, a może po części też, ale bardziej myślę, że taka nieświadomość i takie poczucie cały czas smaku takiego, wiesz, takiego, takiego właśnie TVP rozrywka takiego, że wiesz, że, że reżyserka, która na przykład robi nie, nawet nie stand-up, teatr improwizowany, gdzie ludzie improwizują mhm. komedię mówi. A jakbyśmy dziewczynom założyli takie fioletowe sukienki wszystkim, wiesz? To by było tak tak milej dla oka, wiesz. No, kobieta kompletnie kurwa nie wie, wiesz, co do czego i jest reżyserką programu rozrywkowego, nie? No, ale też y, trochę odbijając od tematu to, czy to nie jest tak, że ten twój sukces mocno jest skonstruowany na tym, że ty zajmowałeś się sprzedażą i bardzo dobrze sprzedałeś sam siebie, a do tego od siebie pociągnąłeś, wiesz, inne produkty, mm -hmm. jakby insygnowane sobą, nie? Że tak, zrobiłeś tam jakieś ciuchy, mm -hmm. zrobiłeś restaurację, e, klub komediowy. E. Fajnie brzmi, jakbym wszystko z plasteliny zrobił. Zrobiłeś no, tam no, jakieś ta, ciuchy, ta, zrobiłeś restauracje. Wyobraź coś... sobie siebie z wyciągniętym językiem, jak wiesz, robię różne rzeczy ze swoim logiem, Robię jeszcze samochód. No, ale wiesz, jakby, To nie jest tak, że trochę nauczyłeś się tego dzięki sprzedaży? Oczywiście, że tak. Ja tego nie kryję absolutnie i nigdy nie kryłem, że, że ja zawsze chciałem wiesz, grać duże sale, chciałem zarabiać na stand-upie i mówiłem to jawnie, przez co byłem też A to byłem często... A kiedy, kiedy to się jakby, kiedy tak mogłeś zadeklarować, że chciałbyś to robić? Wiesz, co jak nie wiem, tam równocześnie pracowałem na etacie i robiłem stand-up około gdzieś tak dwóch lat mhm. i ja zawsze mówiłem głośno, że kurde, chciałbym z tego żyć, zajebiście, było robić tylko mhm. to. I w ogóle marzą mi się, wiesz, olbrzymie sale, nie? Mhm. I z reguły, w środowisku stand-upowym, to było takie, wiesz, to było takie modne, wiesz, ze Stanów, że no co ty żartem wiesz, mówi się. Jakąś prawdę, wiesz? Musimy mieć jakieś, jakieś, wiesz, jakąś rolę w tym, a ja zawsze mówię, nie, jak chcę, kurwa, żeby się po prostu się mieli ludzie. Nie, mam, nie, nie chcę nieść jakiejś, wiesz, jakiej, mm -hmm. jakiejś prawdy swoimi żartami, i też chcę zarabiać na stand-upie, przez to też zostałem wykluczony z niektórych środowisk, ale mam to gdzieś na szczęście, mam ten luksus, że mogę mieć to gdzieś. Natomiast odpowiadając, ta sprzedaż, wiesz, odpowiem Ci w ten sposób. Gram czasami w firmówki, takie jak właśnie dzisiaj, grania dla ludzi, gdzie nie, nie wiem dla kogo będę grał tak naprawdę tylko na przykład znam branżę mhm. i wiesz co, najlepiej się gra, najfajniej dla sprzedawców właśnie, czyli dla wiesz przedstawicieli handlowych, dla ludzi związanych ze sprzedażą, bo to jest typ człowieka, który dostał tyle razy w rej w swojej pracy no, no. i tak go życie, wiesz, prze przemieliło, że ten gość ma i dystans do siebie i wiesz i, i potrafi przymknąć oko i, i potrafi też zrozumieć ciebie, że jesteś na przykład zdenerwowany albo, że to nie są twoje naturalne warunki i naprawdę ludzie związani ze sprzedażą są super odbiorcami też i też odbiło się to tak na, na moje zawodowe życie, że, że tak jak sam zauważyłeś, no dobra, poszedł stand-up, jest zajebiście dużo ludzi, którzy cytują, mhm. no to może bym zrobił jakiś gadżet, wiesz, który by ten odbiorca chciał mieć. Zrobiłem koszulki jako pierwszy w Polsce. Mhm z cytatami swoich żartów, które zajebiście się sprzedają. No i potem poszło to dalej. No, potem stwierdziłem, że chciałbym mieć miejsce w swoim mieście w Łodzi, do którego ludzie mogliby mi, do mnie przyjść, mhm. spotkać mnie, czy mnie nie spotkać, ale ale po prostu, żeby było takie miejsce związane ze stand-upem też i nie tylko. I powstała knajpa i tak, wiesz, no, no idzie pomysł, jak, jak masz z, z czego to finansować, no to i to się udaje, no to pojawiają się kolejne pomysły. No, no to wiesz, właśnie tylko chodzi mi o to, że jesteś takim trochę ojcem tego wszystkiego, nie? Dziękuję ci. Oj, tak. Podaj mi <grym> <grym> Bo mi się cygaro kruszy, to daj na ten perski dywan. Tak, widzisz, czyli kolor ciągle płoni. Tak, koler musi płonąć. Nie no, bo wiesz, to jest trochę imponujące, bo dla, dla mnie to, Zawsze, kiedy wychodzisz trochę z butów artysty i stajesz się przedsiębiorcą, to też trzeba mieć głowę na karku. No, bo łatwo jest to rozpierdolić. No to no, jest wiesz, fala rosnąca, hmm, powiedzmy, że ta branża, kiedy zaczynałeś, była dość młoda, mhm. i wiesz, proces wzrostu mógł być wysoki, ale to mogło nagle zacząć spadać. Nie? Trzeba, trzeba właśnie ładnie zauważyłeś, trzeba uważać, żeby, jak to się mówi, nie przegrzać pieca. To znaczy, mhm. wiesz, ja miałem taki moment, zresztą ten moment cały czas trwa, że do mnie się zgłaszają bardzo różne organizacje i bardzo różni ludzie, którzy że chcą za pomocą moich nazwijmy to zasięgów robić różne rzeczy. Powiedzmy, strzelam z palca teraz z Gale nie, MMA. Gale MMA, my mamy taką federację. Rafał będzie tam, wiesz, konferansjerem, komentatorem, twarzą tego projektu. Czyli nic innego jak będzie kurde grzał, wiesz, w swoich social mediach yy, ten produkt akurat, nie? I jeżeli przyjrzysz się moim profilom na jakichś tam social mediach, no to ja nic nie reklamuję z reguły. Nie? Witaj w klubie. Nie oznaczam, wiesz, zobacz tą bluzę, czy wiesz, czy, 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 czy ten suplement. Mam ten luksus, cały czas, wiesz, przychodzą jakieś propozycje, ale na, nie muszę tego robić, na szczęście. Jedyne co Musiałem reklamować i robiłem to zgodnie z umowami. To były wypożyczalnie samochodów, które dawały samochody do mojego projektu mm. Czarna Wołga, no ale taki był deal. I To nie było tak, że ja byłem za to kasę, tylko robiłem, dobra, dajcie mi auto na dwa tygodnie, ja was oznaczę, bo zasięgi są jak dla was fajne, nie? Mm. Y I tyle. No bo też właśnie to jest problem moim zdaniem, tych powiedzmy polskich influencerów i branży dookoła influencerów, że oni nie potrafią sprzedawać. Że często biorą gówniane deale, właśnie takie reklamowe za... Mm za darmo, bądź za bardzo, bardzo małe pieniądze. Albo no jakiś. No, no serio. I, I to wiesz, i to też jakby psuje rynek, to żadna, żadna tajemnica, bo No tak, go... bo potem się okazuje, że ktoś to ma 400 koła follow, wiesz, za 1000 zł, wiesz, się smaruje kremem 12 minut na nie <grym> i robi... <grym> ale pachnie! Oje. Sąsiadka do mnie puka, bo tak pachnie coś. No, tak to pachnie prawda. Pachnie Myślała, że coś się pali, a... Tak, to... a to jarzębina od... <grym> od tej firmy. XYZ. X, y, no, ale wiesz, też firmy to po prostu mądrze wykorzystują i to jest też Wiesz, chwała dla niej, że znajdą debila, bo tak to trzeba niestety nazwać. Zresztą ostatnio była jakaś afera, że jedna z TikTokerek powiedziała coś takiego, że ktoś tam zepsuł rynek, mm. bo wziął coś za 5 tysięcy złotych. Mm. I, I ludzie się grzeją tym siadem. Słuchaj, do mnie przychodzili jak jak najpotworzyłem ludzie, którzy mówili, że. Bardzo, są blogerami, zrobią bardzo dobrą recenzję, jak nie zapłacą rachunku. Ja, I otwarcie to mówili, nie, nie że mhm. sugerowali, tylko słuchaj, zrobimy tak, że my coś z, z, zamówimy dużo jedzenia, super zdjęcia porobimy i tak dalej, zjemy. Oczywiście będzie wszystko smakowało, tylko nie płacimy rachunku, nie? I my robiliśmy, no nie. I robili, ooo, tak gracie i wiesz, z reguły to się kończyło na niczym, wiesz, nic nie było żadnych konsekwencji. Yy, raczej przychodzili jacyś tam ludzie i coś tam sobie nagrywali, ale no niestety rynek ten marketingowy jest tak, tak podły, że. A najlepsze są firmy, które się zgłaszają i chcą coś zrobić, a same nie wiedzą co. To a. są moi ulubieni. Chcielibyśmy z panem Rafałem zaprosić go do nas tutaj do siedziby. I nie stand-up, może mhm. nie stand-up? W sumie to nie wiemy co. <laughs> I wiesz, mhm. ja będę teraz siedział w domu i wymyślał, co oni by mogli chcieć, wiesz, co, mhm. co ja mógłbym zrobić. Ale wiesz, to też jest. Poniekąd trochę komplement, no bo jakby patrząc na to, co robisz, to wiesz, lepiej jest powierzyć komuś czasami pomysł. Powiedzieć, że ma się na to taki no budżet. Tak, tak, tak. Wiesz, niżby zaproponowali ci gówno. Mm. Ja żembinę do smarowania przez tak. 12 minut na Instagramie, a, mm. a tutaj jednak wiesz, sugerują, że ty wymyślisz to lepiej niż oni i nie ma co się czarować. Nie? Słuchaj, gówno powiedziałeś, najśmieszniejsze gówno, muszę to powiedzieć, raz mi się to przypomniało. Kiedyś sobie łóżko zamówiłem, żeby przyszła firma i zrobiła łóżko w, w sypialni. I... Ciekawe miejsce na łóżko. Ciekawe. Takie dosyć oryginalne jak jest dapera nie bo z daper pewnie śpi na klatce, kurwa, to chuja najebany, no, a nie, a nie w sypialni trzeździe. No ale tak? już na tym standardzie to chyba w pampersie, co? To te już od zacierania, od wciągania koksów, bo Rafał jest na cały czas, dzisiaj no też tak. nieźle. To wiadomo, że już zwieracze nie trzymają. Nie, ale mówiąc poważnie, łóżko w sypialni, jakaś tam, wiesz, ścianka tap tapicerowana i gość robił to łóżko. I ja już czułem od początku, że oni będą chcieli mi dać jakiś rabat albo coś na to łóżko. Mm. Zawierz za fotkę na Facebooka i. On najpierw, czy... ja mówię, że nie, że dziękuję, chcę normalnie zapłacić i ma I oni to montowali, jak mnie nie było w domu, a jakieś tam łóżko już stało, czy materas leżał. I on mm -hmm. do mnie dzwoni, pamiętam, po występie i mówi, panie Rafale, zamontowaliśmy, wszystko jest cacy, tylko taka jedna rzecz, ja zerknąłem tutaj pod koc, Tutaj, to tu, co tu, tu, ten materiał leżał. No, I dobrze. powiem panu, że ta pościel pana, to pozostawia wiele do życzenia. Ja mam taką propozycję. Pan przyjedzie do nas do salonu z kobitą, tak powiedział, z kobitą, ona na wybiera prześcieradę pościelowego. I my sobie wrzucimy na Facebooka, że pan, I ja mówię, nie, nie, dziękuję, że pan zauważył, co mam pod kocem, ale nie. No, takie, takie, <grym> wiesz, takie, ludzie mają pomysły, nie? No, no i to jest kreatywność, co? To jest, wiesz, on patrzy, wiesz, ciekawe, gdzie jeszcze zaglądał, nie? Ale wiesz, pomyśl sobie, ilu się zgodziło. Ktoś się mógł zgodzić, nie? Ale no. sobie wyobrażam bardziej, jak on chodzi po chacie i wiesz, to różnych szuflad. O, sztuczce, jak ja bym sprzedawał sztuczce I dzwoni do znajomych z różnych branż. Słuchaj, gość ma tak podarte skarpetki, zadzwoni do niego. Tomek Kamer robi teraz skarpetki. Tak? Tak. To znaczy widziałem. robi szyje je sami? Czy reklamuje, czy robi nie, 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 swoje Nie, Swoje, skarpetki? swoje, swoje i sprzedaje. <laughs> Widzisz? Także... Ciekawe, gdzie je sprzedaje. Wyobraź sobie, wiesz, że nie w internecie, tylko jakiś stragan po prostu. Ty, ale nawet chciałem ci powiedzieć, no, te, dostałem od niego. Tak? Dostałem, no. A takie trochę koloro, zakolorowane TFOP. Aha. Ups! O, o, to odważnie! Nie. Może Te... to jest taki jego ruch z jego strony, a ja zrobię bardzo kolorowe skarpetki i, i pokażę, że mam swoje zdanie. Że jestem niezależny. Tak. Ale też urosł wyżej od Kaczyńskiego, więc już też jakby pokazuje. Też też, 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 też ryzykuje trochę. No... Wiesz, co też mnie zaciekawiło, że powiedziałeś, że bierzesz pełną odpowiedzialność za to, co mówisz, a równocześnie nie bierzesz jeńców, jeńców jak mhm. mówisz coś, nie? No bo to mhm. wszystko jest no na mega pograniczu. No, no, no. Często, tak. Ja jak tak sobie po posłuchałem tego pierwszy raz, no pamiętam to dokładnie, to mówię, ale go pojebało. Ale który, o którym mówisz w programie? Ja już nie pamiętam, tak, tak chronologicznie miałbym ciężko powiedzieć, ale dawno ja cię ba, ja bardzo długo już obserwuję. Próbowałem Ci coś sprzedawać pewnie, jako jeszcze przedstawiciel e, handlowy tak, i że nie mówisz, nie... ten gość kurwa dobrze skończy, ten gość dobrze skończy. Pamiętam, że nie miałem sztuć, akurat zapukałeś. Słuchaj, y, jasne, chociaż muszę tutaj zaznaczyć, że jak wiesz, jak jest jakiś program na YouTubie, który był publikowany, nie wiem, 4 lata temu, 5 lat temu, zauważyłeś pewnie, że w jakiejś tam y, mniejszej sali, piwnicy, to trzeba też pamiętać o tym, że ja w tamtym momencie nie miałem po kompletnie pojęcia o siły rażenia tego, co się wydarzy, mhm. wiesz, jakby jeżeli ja wrzucałem, powiedzmy, Zaczynam Rozumieć, które ma też tam, nawet nie pamiętam już ile wyświetleń, to grałem salę 200, 300, wiesz, 400 osób to było takie, wiesz, to, to były moje mhm. sale, więc ja żyłem w przekonaniu, że ja mogę zrobić tu wszystko, powiedzieć, co chcę, nawet, no, wiesz... No, wiesz, to nadal jest dużo ludzi. Tak, jest, jest, ale ja nie miałem takiej świadomości, mm -hmm. wiesz, ja tak nie znałem rynku, ile a, ludzi bo chodzi na ćpany, koncerty, na wiesz, no, dokładnie. <laughs> nie wiedziałem, nie znałem rynku, ile tak y, ludzi chodzi na koncerty hipopowe. nie wiedziałem, że 400 osób na przykład, to jest całkiem sporo, wiesz, w stoku, w, mm -hmm. w Gwincie, nie? nie wiedziałem, że to jest dużo. I wrzuciłem sobie to i potem, wiesz, patrzysz, jak to rośnie, wrzucasz kolejny i, i potem nie zrobię czegoś takiego, żeby. zrobię, wiesz, czy co, to ja usunę, bo ja tam mówiłem takie rzeczy, że no, no wtedy takie mówiłem i, i, i niech to sobie lata, no trudno, wiesz, nawet mm -hmm. jakbym się z czymś nie zgadzał teraz. No to e... chyba naturalne, no wiesz, rozwijasz. No się dokładnie, dojrzewasz też, zaczynasz, wiesz, przekwitasz. Po, 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 przekwitasz, postrzegasz inaczej pewne rzeczy, trochę podróżujesz po świecie, wiesz, yy, i, i, i zaczynasz obserwować świat. No ale to nie będę teraz w popadał wiesz, rzeczy, jezu, co ja powiedziałem, muszę to usunąć, albo wiesz, wrzućmy kurwa w tym miejscu jakieś, wiesz, jakieś samochodziki, że pojeździły, żeby się czas wiesz, skazał na YouTube, bo tak można, nie wiem, czy wiesz, podmienić chwili na, istniejące. No. Myśmy tak kiedyś robili przy okazji yy, odcinka z Lotkiem Czarnej Wołgi, bo gdzieś tam w kadr wszedł jego dom z numerem i z ulicą. I zaczęły się sytuacje, że przychodzili mu pod dom ludzie. I on już nabił tam z milion wyświetleń. Ja mówię, kurde, no Lotek, co robimy, nie? I on mówi, nie, no musimy to jakoś usunąć. I doszliśmy do tego, że tam do Kalifornii wiesz, dzwonisz, piszesz, i podmieniliśmy pliki, które musisz się czasowo tak samo zgadzać, ale wiesz, jak to dobrze uzasadnisz, to oni ci podmieniał taki film, nie? No, ale, ale no nie będę teraz robił czegoś takiego z programem, że, o, teraz fragment wiesz, o afroamerykance wytnę, bo wtedy mówiłem murzynka, a teraz się tak nie mówi. O, kurwa, na kogo ja wychodzę? Nikt mi nic wiesz, nie zaproponuj żadnej reklamy. No, mam to w dupie, no to niech nie, nie wiesz. Niech nie proponuje, jak nie ma dystansu, nie? No. I, i, i nie? I nie wie, że to było lata temu. Ale, ale jasne, cały czas biorę odpowiedzialność. No, muszę myśleć raczej, co mówię, albo co emigruję. Ale to jest popierdolone trochę, nie uważasz? Też zgadałem o tym z Jurasem, że poprawność polityczna tak wtarła się w nasze życie. Że cię paraliżuje już, no, widać, że się boisz. Wiesz, no ja ostatnio rozmawiałem i był tu Krzysztof Stanowski i opowiadał mi o kimś, kto jakby był facetem, nie, zmienił płeć na kobietę i chyba zaczął biegać w olimpiadzie i wygrał jakiś medal, nie pamiętam, mm -hmm. tak przytaczał sytuację, No to jest baza do żartów zajebista. No, ale wiesz. No, ale, ale <laughs> to wiesz, jest samograj, no, nie. To, to, tak, no i widzisz, samograj i złoty medal. No. Także jakby, i ona, ja do niego wierzę. że on, a on mówi, widzisz, tu musisz uważać, nie. Aha. I wiesz, jakby no to jest po, popierdolone. No że... to jest bardzo pojebane. Ja, ja wiem, że jakby wiesz, mi nie chodzi o to, żeby kogoś urazić, ale jakby czasami nieświadomie możesz, wiesz, jakby... coś powiedzieć, bo wiesz, no, nie... No, bo nie no to... jesteś niezorientowany, no to Albo jest... możesz powiedzieć coś normalnie, jak ktoś to wiesz, przeinaczy tak, no. że ty sugerujesz coś, mm -hmm. albo wiesz to jest sarkazm, albo, jest, wiesz, ironizujesz i tak się nie robi. Wiesz, no to dlatego mniej więcej dlatego nie mieszkam między innymi dlatego nie mieszkam w Warszawie, bo to też jest dziwnie, nie? Bo tutaj mm. nie, no, jest taka napięta sytuacja jest też trochę, strasznie. jeżeli wiesz. Są jak on spojrzał, wiesz? No dobra. No, ale tak samo lotka pytałem o to, czy on uważa, że to jest normalne z tym murzynkiem Bambo, że teraz wiesz, że to już jest, ma być wykluczone. Mm -hmm. No to wiesz, jakby. Murzynek Bambowa w Afryce mieszka. Tak. Już nie mieszka. Koko Jumbo idę do przodu. Mówię, swejo, moje hasło. Fajne, I, co? I wiesz, ale są takie. No właśnie, czy ty jak piszesz taki program, to uważasz na jakieś rzeczy? Yy, wiesz co? Jeżeli uważam, to tylko. Pod tym względem patrzę na to, na, na, co napisałem, że mam takie, Rafał, jest, jesteś już, jakby już jestem tyle w tym, mm -hmm. że czasami moje poczucie humoru już jest tak wypaczone, że. To jest bardzo daleko no, nie? Normalnego człowieka już to nie będzie bawiło, nie? Albo wręcz wiesz, mówię tam ziomkowi, wiesz, mówię, ty, taki żart. Nie, I on, nie, Rafał, to, to, to jest za, za mocne, nie? I wtedy wywalam, ale nie, że. Nie, bo, bo wiesz, na, na onecie napiszą, że, że. Albo znowu, wiesz, będzie jakaś afera, jak była z Karlicą, pewnie wiesz, no, z, wie, z Olą wie. Petrus. Zresztą nie powinienem, może tego mówić, za do sądu mnie ktoś poda, ale trudno. Wiesz, nie będę teraz usuwał. Żart jest według mnie... Żartem. Żartem przechodzi, jest zajebista reakcja. Wiesz, jakbym powiedział żart na, wiesz, torwarze, gdzie jest dużo osób, wiesz, siedem osób się zaśmiało, a reszta by zrobili uuu, za dużo, no to czujesz, że ty jest pojebany i więcej tego nie mówisz, nie? Mhm. Ale jak widzisz, że, wiesz, jest eksplozja, no to... No to to bawi, nie? A ja tu wychodzę po to, żeby ludzi bawić, a nie żeby, wiesz, głaskać się po plecach teraz. Tylko wiesz, często to jest tak, że jakby możesz w żarcie zderzyć się z problemem, nie? I, tak. Bo możesz rozwiązać ten, ten problem w jakiś sposób, pokazując, że tutaj nie ma nikt złych intencji, mhm. tylko chcę pokazać do jakiego kuriozum dochodzi w niektórych sytuacjach. To też, można, można fajny program, to często Abelard właśnie tak działa, że swoim żartem pokazuje jakieś tam rzeczy, bardzo też mi się to podoba i on umie to zajebiście robić, yy, ale ja znowu mam w w głowie coś takiego, że jak wychodzę na scenę, jak stawiam, wiesz, gierę mm -hmm. na scenie, to wszyscy ci, którzy kupili na mnie bilet muszą wiedzieć, że ja teraz jestem na scenie, więc ja mogę jebnąć takie hasło, że zrobią co ten gość mówi i muszą mieć w głowie, że ja jestem na scenie, nie? Mm -hmm. Wiesz, to nie jest tak, że ja mogę, mogę grać, mogę cię okłamać. Często czasami też robiłem tak w swoich stand-upach, że wypuszczałem piłkę ludziom, żeby w coś uwierzyli i mm -hmm. potem odwracałem kota i no mówię, co wy robicie? No naprawdę uwierzyliście w to. I, i, i to pokazuje według mnie, u mnie, że no nie, to, co robisz na scenie, zwłaszcza w stand-upie, wiesz, no. No, pewnie oglądałeś trochę stand-upów amerykańskich, tak, tak, tak. i angielskich, to, co ludzie robią tam na scenie, no, to, to pokazuje, że oni mają zupełnie gdzie indziej tę granicę przesuniętą, nie? No, I mi się wydaje, że nam trochę tego jako, jako ogółowi, chociaż nie lubię ogólniać, jest potrzebne, no naprawdę, bo... Brakuje nam i nam brakuje, wiesz, to jest tak jak pójdziesz do Paryża do knajpy, gdzie ludzie, wiesz, do kraju, do Francji, gdzie, gdzie kraj słynie z kuchni i masz, wiesz, stoliki w wielkości taboretów i wszyscy są szczęśliwi, że się zmieścili do jednego lokalu, a otwierasz knajpę w Warszawie czy, czy w Łodzi i wiesz, ktoś ma pretensje, że stół ma, wiesz, 80 cm tylko, nie? I on teraz nie może się, wiesz, tutaj rozłożyć, bo ten stół jest za, za mały, a w ogóle to jest zrobiony z drewno podobnego materiału, a nie z drewna. Wiesz, ludziom się trochę jebi już w głowach, nie? Mm. I, I to też się przekłada na scenę i na też inne w ogóle formy. Ale i... też przez to, że wiesz, ci nowobogaccy ludzie wchodzą na ten, wiesz, poziom finansowy. No to, to już jest w ogóle, nie? Ale to no... wiesz, nowobogaccy. Mnie też byś mógł nazwać nowobogackim, ale według mnie jest mnóstwo ludzi, powiedzmy, nowobogackich, którzy, którym nie odjebało i potrafią jeszcze się zachować, wiesz, w stosunku do normalnych ludzi, powiedzmy, do kelnera w knajpie, a nie pokazywać każdemu na każdym kroku. Ja, wiesz, no, niestety... Ja jestem kurwa teraz milionerem i tańcz wokół No mnie, wiem, nie? tylko niestety uogólniając, często musisz, wiesz, używać słów ogólników, żeby po prostu zahaczyć o wątek, nie? No bo no, tak niestety... No ale to, moim zdaniem, to jest problem, nie? Że często, to jest, zobacz, to jest o tym, o czym rozmawialiśmy, że przegrzejesz ten piec trochę, mm -hmm. nie? Że już tam ci odpierdoliło i tak. ty... I chcesz robić już, wiesz, wszystko. Ty już myślisz, że wszystko możesz. Tak, ogólnie, już zamawiam nie? wędlinę, nie? Jakie teraz wędliny będę robił? Rafałowe. No, ty wiesz, że... że... A interesujesz się sportem? Wiesz to bardzo bardzo Ale mało Ale to pasza biceps biceps nie. A, to widzisz, to pasza. Nie, ja się, ja się mam w ogóle mało czasu przez to, że tyle rzeczy robię. Mam, no. wiesz, cze, często mam tak, że <śmiec>, to, to denerwuje trochę, nie? Z, na przykład gadam z kimś i ktoś z innym komikiem mówi: Ty oglądałeś na Netflixie? No nie, nie oglądałem. A ty a oglądałeś? No nie, nie oglądałem. A to, to ty nic nie oglądasz? I wiesz, masz takie, mm -hmm. no kurwa, nie mam czasu wiesz, na, na oglądanie, nawet jak jest pandemia, bo to też czasami takie, jest, no. że wiesz, ty to się w pandemię, teraz nudzisz, szawał, nie? No zajebiście się, nudzę, no. wiesz, robisz 17 innych rzeczy, yy, nie wiesz, w co ręce włożyć, no ale ludzie myślą, że jak nie występuje, Rafał, no to się pewnie nudzi w chacie. No nie? też, jak przygotowywałem sobie, to było, że 40 minut występujesz, to już masz wolne dalej. Nie? Potem już jest wolne, potem już na daj, wiesz, i cały dzień kacną. Drugi A nauczyłeś dzień. się trochę odpoczywać w tym całym pojebaństwie? No musiałem, wiesz, jak mnie zamknęli, chociaż jak już... A za co siedziałeś? Z, 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 siedziałem za to, że kichnąłem na sąsiada i mnie zamknęli <noise> na dwa tygodnie w chacie. No. E, I wiesz, machałem policji przez okno. Często trzy razy dziennie, bo byli zajarani, że to patrzeć macha, nie? No, na pewno? Patrz, ten patrzeć? Niech pan pomacha jeszcze raz, i ja wiesz, z kogutami o ósmej No to ja, kurwa, dajcie im się wyspać. Ale, ale wiesz, teraz powiem, że już sobie wyobrażam, że mówię, że nauczyłem się wypoczywać i widzę moją dziewczynę, która tego słucha i się śmieje w głos pustym śmiechem. Bo ja, jak już wiedziałem, że na dwa tygodnie będziemy zamknięci w chacie po podróży ze Stanów, bo tam byliśmy z lotkiem w trasie po Stanach, to już miałem podpisaną umowę na książkę i już wiedziałem, że przez te dwa tygodnie będę pisał książkę. Nie? I pisałem od ósmej, wiesz, do dwudziestej pierwszej codziennie albo dłużej, i miałem, wiesz, rano śniadanie wieczorem kolację, i byłem szczęśliwy, że wiesz, mam co robić, jest super. Ale jasne, no. Znaczy to uczenie się odpoczywania też jest takie, kurde. Powiem tak, może bardziej uczyć się odpoczywać bez alkoholu, nie? Mhm. Bo wiesz, bo najczęściej jest tak u nas w branży, że jak masz. Yy, Masz tą, tą przerwę, no to jest albo spotkanie ze znajomymi, albo wiesz, spotkasz się z jednym znajomym, no i robisz reset twardy mm -hmm. głowy, bo wiesz, usiadasz do łychy, nie? pijesz sobie no, i tak. na drugi dzień to odchorujesz i tak dalej. Odpoczywać, wiesz, bez alkoholu jest bardzo bardzo ciekawie i bardzo fajnie, no ale ja mam DHD, więc pojadę gdzieś rowerem, nie, nie będę pewnie siedział i Netflix oglądał. A to tak na przykład dziewczyna nie ma co liczyć na wakacje dwa tygodnie i leżenia z dupą na o, ale ona cierpi z tego powodu, A, że wiesz. No wiesz, to się dogadać z moją, bo ja tak samo. Ale ona cierpi, że nie ma tak że moglibyśmy się trochę ponudzić i wiesz, mm -hmm. <grywa> ja mówię, no, no, no nie mogę się ponudzić, wiesz, moglibyśmy poczytać książkę, potem drugą, I ja jasne, poczytam, ale potem już mnie nosi, wiesz, ja potrafię chodzić dookoła stołu w chacie, nie? I ona mówi, usiądź, bo ja za moment, wiesz, zwariuję, bo ja po prostu, wiesz, tak jak gadaliśmy przed nagraniem, mm. sz, szósta kawa, a jest dwunasta, nie? I mam, mm. dobra, dobra, co tutaj, jadę do komediowej, dobra, teraz pojadę do księgowej, dobra, teraz tu, a teraz pojadę do biura. No i tak, tak no taki jestem i... i ale no, lepiej tak niż. Ale właśnie. powiedz mi, to nie, bo, bo u mnie często to wynika z tego, że jako dzieciak nie mieliśmy siana i ja mam taką potrzebę czucia bezpieczeństwa przez to często, mm -hmm. nie? I jakby ja widzę. Że, że, że masz poduszkę. No, że, i że ja potrzebuję, nie? Że potrzebuję odpocząć. To u ciebie. U czego, co, z czego to wynika u ciebie? Tak? To też na pewno, bo jak wiesz, pewnie ja też byłem z rodziny dosyć yy, trudnej, gdzie hajsu nie było. Zresztą kurwa, kto w łodzi miał hajs, tylko ci, co wiesz, handlowali czymś w latach 90. Yy, natomiast to raz, a dwa. Wiesz, jak na przykład czuję, że już mój organizm wypoczął, to zaraz mi się w głowie pojawiają trzy nowe pomysły, nie? I to jest to jest przerąbane, bo wiesz, mam takie a jakby, a jakby nagrać coś takiego i wiesz, i wymyślam i teraz już się nauczyłem robić, robić tak, żeby się zastanowić trzy razy i nie dzwonić do kogoś, nie, bo mhm. często robię tak, że dzwoni do kogoś ty, a może byśmy zrobili takie coś, byśmy nagrali, że ja będę przyjeżdżał, coś tam, wiesz. I potem mówię kurde, nie, w sumie to mam potem jak się skończy ten weekend, to mam wiesz zaplanowany kalendarz na półtora miesiąca, to trochę bez sensu, nie? Ale to jest gonitwa na pewno za bezpieczeństwem, mhm. czyli mam zawsze zapas siana, że nie będę wiesz nagle tak jak kurwa kiedyś nie miał naprawdę co co Zjeść. Y, dwa, y, to jest taki trochę jak narkotyk, wydaje mi się, nie, mm -hmm. że wiesz, że, że robisz coś i zaczynasz drugą rzecz i trzecią, i widzisz efekt, który jest często, mm -hmm. nierzadko jest, wiesz, fajny, masz kurde, udało się, to zrobię drugą mm -hmm. rzecz i, i, i też się udaje i wpadasz w taki, w taki kołowrotek. A to mam w sobie takie pytanie. Myślisz, że gdybyś nie opowiadał żartów i nie byłbyś stand-uperem komikiem, to też byś osiągnął sukces tylko w innej branży? To jest bardzo trudne pytanie, i to wiesz, takie wróżenie z fusów. Ciężko, ciężko mi jest powiedzieć, chociaż mogę nieskromnie przyznać, że wiesz, nikt mnie nigdy w życiu nie zwolnił yy, z pracy. Zawsze mm -hmm. ja odchodziłem z pracy na rzecz lep lepszej pracy I, i zawsze, jak byłem w jakiejś pracy zatrudniony, czy byłem, wiesz, pizzermanem i kręciłem placki, czy byłem sprzedawcą, byłem zawsze najlepszy w swojej firmie. Nie? To znaczy, jeżeli był konkurs handlowców, to ja ten konkurs wygrywałem i, miałem, i kręciłem najlepsze wyniki sprzedażowe. I, 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 I zawsze po prostu praca była dla mnie, przez moją mamę, która, dla której też praca jest zajebiście ważna, mhm. zawsze mi wpaja, wpajała coś takiego, że wiesz, spóźnić się do pracy, wiesz, no. spóźnić się do pracy, ja się raz spóźniłam w 98, bo ty wiesz, bo ty zacząłeś rzygać i srać, to się wtedy spóźniłam, wiesz, to są takie nadmuchane rzeczy, więc mhm. dla mnie zawsze jak była praca, to było, jejku, no nie mogę iść na to wesele, bo ja wtedy pracuję, nie? No. I moja dziewczynowcza, no to nie możesz się z kimś zamienić? Nie, bo ja jestem w grafiku, więc ja wtedy pracuję. Nie, ona kurwa, ale nie jesteś chirurgiem, tylko kręcisz placki, więc się z kimś Nie, nie mogę, wiesz, to jest odpowiedzialna praca. Nie mogę, muszę, muszę w sobotę kręcić placki. Tam to dziecko będzie płakać, jak go nie zrobi. Tak, jak to, to dziecko tak zostanie bez mojej pizzy w sobotę, no słuchaj, nikt nie robi tak okrągłej jak no. ja, no to kto tak rozkłada zajebiście składniki? Musi być porówno, 14 plasterków. No nie, no ale to ja mam ja mam analogicznie to identycznie, bo po po prostu. dzisiaj miałem być na meczu Wisły Kraków a tak ci powiem nie a wpadł twój termin no to no, dla no mnie to zawsze, bardzo mi miło dla mnie zawsze, zawsze praca ponad, ponad przyjemności nie tylko no tak. wydaje mi się że po prostu musisz mieć jakiś taki wiesz to, to przeżycie tego, tego co było żeby nie wpadać nigdy w pułapkę mhm. bo... że się, wiesz może nawet tak kiedyś lotek powiedział jaki miałem wypadek taki dosyć poważny samochodowy przez przepracowanie właśnie bo no nie będę, długa historia. Pojechałem zagrać na firmę za kogoś, bo wyniknęła pomyłka po prostu przez człowieka, którego ja zatrudniałem i było mi głupio. Więc pojechałem, wiesz, do kogoś zagrać na firmie, bo ktoś został bez komika na evencie. I już byłem tak wywalony, wiesz, z baterii, że zasnąłem chyba. Nie pamiętam. Rozbiłem to auto do, doszczętnie i Lotek mówi, stary, Zwolni, bo, bo się zajebiesz po prostu. Wiesz, jakby są dwie rzeczy, które wykańczają ludzi: dragi, alkohol i kurwa pracocholizm, nie? Zajebiesz mhm. się po prostu i ja wtedy miałem takie yy, faktycznie, no może, może czy warto Dwa zwolnić. Nie nie? Tak. Nie no tak. wiesz, że dwa dni wolnego, ale wiesz, jak sam jest. Jak no. Masz wolne, ale bania, ci wiesz. Pracuję, znaczy ja bania nie potrafię mieć mieli. wolnego, o tak, nie. Ja, ja może dzień wytrzymam. Tylko, że to jest często tak, że mam dzień, potem muszę się przygotować do podcastu. Lubię być przygotowany zajebiście, mm -hmm. wiesz, to zaczynam szukać. A nie masz coś takiego na przykład, że siedzisz i jak idiota przeglądasz telefon. I czasami nie wiesz dlaczego to robisz, ale ja mam tak, że chyba potrzebuję bodźców, trochę szukam czegoś, na co mogę wpaść, nie? Mm -hmm. I często. Potem... Aha, że błądzisz no. sobie, ale i tak szukasz, że nie no, no, szukam zatępienia. czegoś, nie? Ja czegoś szukam, tylko jeszcze nie wiem czego. Masz... Ja tak czasami mam, że chodzę po chacie, tak nie? I łapię się na tym, że nie wiem, po co ja chodzę po tym domu, nie wiesz, i mam takie, czego ja szukam w ogóle. Nie wiem czego. Gdzie miałem iść? wiesz? wiesz, Mózg ci się tak zawiesza, albo, mhm. albo właśnie szukam w necie i, i ostatnio, a propos tego, co mówisz, miałem y, swoje show nagrywałem, i była Maja Kuczyńska moim gościem, która jest mistrzynią świata y, skydiving, to się nazywa, mhm, czyli w tym takim nowy. tunelu. I wiesz, robię research i mówię, a ciekawe, ile takich tuneli jest w Polsce, nie? Patrzę trzy, nie mówię. A ciekawe, ile kosztuje coś takiego, nie? Ty taki tunel w Łodzi zrobił, wiesz i zaczynam szukać. Tam się okazało, że to kosztuje 30 baniek. Nie mówię, nie, ale jednak, jednak nie będę stawiał tunelu, nie? Ale rzeczywiście, wiesz, tu już zostawiam to i o, o, żeby sobie, wiesz, już szukam działki pod ten tunel, nie? Tu przy Strykowie byłoby dobrze, żeby z Warszawy przyjeżdżali. No, ale to, to jest moje życie z kitu, To jest straszne. Że jakby wszędzie jest taki kawałek łony. Patrz szerzej, ja, mhm. ja za bardzo to do siebie wziąłem, nie? Mhm. że widzę jedno, a wiesz, patrzę dookoła. I, a jest coś takiego, w czym jesteś beznadziejny, nie wiem, rzucasz bluzy, skarpetki po mieszkaniu i ktoś to musi sprzątać? Słuchaj, jestem, jestem beznadziejny, tak jak ktoś mi też kiedyś powiedział, Rafał, ty co się, czego ty się nie chwycisz, to to ci się udaje. To jest bzdura, oczywiście, wiesz, robisz szereg różnych rzeczy, które ci się nie udają. Wiesz, nie potrafię kurwa zrobić pierogów, nie? Kiedyś próbowałem zrobić takich prostych rzeczy, nie potrafię śpiewać. Wiesz, to są mm. na przykład, no, będzie, no to no może jeszcze zaśpiewasz, nie? No i próbowałem gdzieś tam zaśpiewać do jakiegoś tam programu, okazuje się, że kompletnie nie mam słuchu, no i nie umiesz, no to nie jest tak, że jesteś maszyną i robisz wszystko. Mm -hmm. Chociaż pewnie, gdybym wiesz, poświęcił na to znowu czas, wiesz, zrobił. Hmm. Muszę nauczyć się śpiewać. Wiesz jak to jest, jak masz cel i się poświęcasz temu, no to to osiągniesz w końcu. Jak widzisz efekt. Jeszcze. Nie będziesz, wiesz, może Garu. No. <gry> nie wiem a. dlaczego Garu mi się pojawił w głowie, <grym jak ogyren. grym> dobrego śpiewu. Nie wiem, czemu mam reksję, No dobra, pojebane. Ale. ale <grym> nie jest fajnie, ja tak działa. <grym> no, myślę, że to Garu jednak rozebrane w mojej głowie. Nie wiem, czemu rozebrany Czy Gość chyba nie żyje. Nie wiem, obojętne. W każdym razie, wiesz, no jest szereg rzeczy, których nie umiesz, to tak zawsze wygląda i to jest takie, wiesz. Też często mam tak, że oglądam kogoś i taki, no wiesz, żyjemy w świecie Instagrama i takiego takiej trochę atrapy mm -hmm. życia, nie, że wszyscy są tam zajebiści, ta się najlepiej rozciąga, ten jest kurwa najlepszym o, tancerzem. Ja już a... rozciąganie zobaczyłem. Rozciąganie? Tak. Ja dzisiaj też widziałem na rozciąganie. Bardzo, bardzo, bardzo fajne. Zwłaszcza tak, dziewczyna jest na czworaka i robi plecy w dół, a potem robi plecy w górę i potem znowu w dół. Rozciąganie jest najfajniejsze, ale do oglądania, nie do rozciągania mm -hmm. się. No, ale tak, tak, no, no wiesz, jest. to życie jest przerysowane, nie? Tylko... No tak, no wiesz, żyjemy w jakimś świecie, wiesz, widzę Ale ten twój idealny. Instagram jest taki zwykły, normalny. Dla niektórych nie, dla niektórych tak, no bo ja się... Jak tam dla niektórych Wiesz nie? co, no bo niektórzy jak widzą na przykład szereg samochodów, których ja mhm. używałem do nagrywania programów, to mają takie, o, ten kurwa z kamienicy wyszedł i teraz będzie jeździł Lambo, nie? I mhm. o, odjebało mu już kompletnie, gdzie wiesz, kompletnie mnie nie znają i nie wiedzą, wiesz, że po pierwsze to nie jest mój samochód, mhm. po drugie, jakbym pewnie taki miał, to, to nie wiem, czy wiesz, bym go wrzucał cały czas i yy, go pokazał, chociaż pewnie jakieś zdjęcie bym w, yy, pokazał, bo jestem, wiesz, z tego sortu ludzi, yy, którzy jakby są, tego zdania, że absolutnie jeszcze w naszym kraju trzeba pokazywać, wiesz to, mm -hmm. że kurde, możesz, nie okradając nikogo i nie oszukując, zarobić siano, nie, wiesz, no bo to jest. To jest dla niektórych, dla niektórych, to się nie mieści w głowie, że możesz być, wiesz, z niebogatego domu, nie okradłeś nikogo i wiesz, i masz Lambo, nie? To jest no. ludzie, kurwa, no jak? No, to na pewno kogoś okradł, nie? To nie... Więc, więc jest... zresztą lubię wkurwać hejterów trochę, nie? A więc... tak jak, jak jesteśmy przysianie, to nawet proporcjonalnie to stand-up jest większą częścią tego, co zarabiasz? Czy to jest po, po pół, powiedzmy? Nie, nie, nie. Stand-up jest głównym moim źródłem dochodu i, i, i zawsze był i wydaje mi się, że raczej, chociaż... Nie wiem, czy powinien tak strzelać, że zawsze będzie, ale, ale stand-up i, 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 i widz, który kupuje na mnie bilet, to jest rzeczywiście największe źródło dochodu. No, no, knajpa oczywiście, co jest super, czasami wypada. Nie biorąc, pod, nie biorąc pod uwagę przerwy pandemicznej, no bo to był, wiesz, jakby dokładanie do tego interesu oczywiście. Ale nie, jak, jeżeli chodzi o te ciuchy i tak dalej, to jak ilościowo, jak na to spojrzysz, to to są już fajne ilości, zaczynają się robić, mm. ale nadal to jest, wiesz, sklepik fana niż, kurde, wiesz, Zara w, w Złotych Tarasach, nie? Okej, okay, w ten sposób. No bo też, no ale to fajne jest, bo to jest taka furtka bezpieczeństwa, nie? W gruncie oczywiście, rzeczy. Oczywiście, wiesz, robię coś przy okazji czegoś i No to jest kasa, którą możesz mieć, ale byś nie musiał, nie? Dokładnie, wiesz, jeżeli ja mam w głowie, dobra, z tej kasy sobie zapłacę ratę leasingową, czy, czy z knajpy, czy z czegoś, no to mam w głowie fajnie, bo, bo, bo biznes się kręci, mm -hmm. bo, bo oszczędzasz, zarabiasz i, i, i mógłbyś oczywiście tego nie robić, no ale też z drugiej strony jest ktoś, kto przychodzi, wiesz, w koszulce mojej na mój występ i ja jestem zajarany, on jest, wiesz, zajarany, że może mieć taki mm -hmm. fajny gadżet, to nie kosztuje, kurwa, tysiąc złotych, wiesz, więc mm -hmm. ja go nie rabuję y i, 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 wiesz, nie robię też, że na każdym moim Instagramie jest, wiesz, o, zobacz tą koszulkę, kupuj tą Koszulkę, mm -hmm. Tylko wrzucam raz info i to sobie leży. Nie? I jak a ktoś to chce, je... to sobie to kupuje. A jak nie, to nie. Ja tak robiłem i to mnie wkurwiało, dlatego stwierdziłem, że to nie w ogóle nie dla mnie. Nie? Że 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 jak tak, wpychasz, film, no, że tak... Że wpychałem to i stwierdziłem, że pierdolę. Ja, ja też miałem tak, że wręcz ten, to pierwsze zdjęcie miałem takie, kurde. Może to ktoś odbierze, że ja teraz chcę naciągać, ale mówię, kurwa, tego jest, wiesz, 500 sztuk, nie? Czy 1000, mhm. jak to 1000 osób kupi, no to do, do ciężkiej cholery to będzie chciał to mieć, no nie? Albo no. to jest prezent dla kogoś z reguły, nie? Bo tam są, przychodzą jakieś tam listy podpisz dla, wiesz, Maćka, nie? Ale i tak uwa ogólnie uważam, że fajniej jest wciskać swój produkt, niż, niż reklamować to masło z jarzębiny, nie? No, no właśnie. No dokładnie, jesteś, wiesz, twórcą i masz coś swojego, to, to nie jest... To nie jak jest... się podpisujesz pod czymś, ręką, nogą, krwią, to, to, no to, dokładnie. To, to, to czy, czy to jest książka, to... czy to jest koszulka, czy to jest bluza, czy, czy wiesz głupi pokrowiec na telefon, nie? A, no. ale No i wiesz, żyjemy też w świecie personalizowania, wiesz? Jak masz coś no. z personaliz jesteś cały w tatuażach, więc doskonale wiesz, o czym mówię. Wiesz, że to jest twoje i koniec, nie? No, e, skóry nie zerwą. No, skóry nie zerwą. Ale i... obciągnąć mogą. No, a mogą, skórę mogą obciągać Obciągać, dopóki nie zejdzie tatuaż. <śmiech> 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 czy masz tam tatuaż, ale... Sprawdzisz. <laughs> to jest bardzo pojebane zadanie. Musisz obciągać, dopóki ten tatuaż nie zniknie. Jezu, jakie zło! <grym zdaniem> Czekam, czy to wyemitujesz. A wiesz, a tu bardzo jeszcze zmarł. Garu. Ba jeszcze z Garu <grym zdaniem> zrobisz mix i wyjdę na bardzo, z, wiesz, bardzo niewyżetnego geja. <grym zdaniem> tak, idzie na we skarpetki. <grym zdaniem> I, I skarpetki od kamela. Ty, ale jak jesteś tak w tym wszystkim popierdolony w pracy, to się ciężko dla ciebie, ciebie pracuje, co? I jak, że, czy... No że wiesz, że jeżeli tak dużo wymagasz od siebie, to no. tak samo dużo wymagasz od ludzi? Tak, którzy... no. tak, tak, tak. I na przykład y, świetnym przykładem jest knajpa, gdzie chciałbym ja wiesz, żeby wszystko było, kurwa, <laughs> Tam się nie perfekcyjnie. Da. A wiesz, często jak jest w gastro. dobra, pracowałem. Rafał, daj, idziemy zajarać, da. no. I Ja mówię, kurwa, nie idźcie jarać. Chcę, no żebym, nie, wiesz. niestety, to jest, wiesz, to jest piekło tego wszystkiego tak naprawdę, bo gastronomia to jest y, chyba pierwsze miejsce, które powinno cię nauczyć pokory. Tak, no, ja pracowałem też w, pok w pokorze, <laughs> w serii pokora, polecam, kurwa. <laughs>

Najbardziej pokorny. E, jasne, oczywiście gastro to jest też piekło, tak jak sprzedaż, ale wiesz, przez to też ludzie w gastro są fajni, bo, bo też mają, wiesz, są ludzie, którzy pracują po 16 godzin dziennie i, i mają do czynienia z ludźmi, często wieśniakami, którzy, wiesz, traktują kelnera jak, jak niewolnika, więc też mają jakoś zbudowany charakter, nie? I wiedzą, że nie jest tak kolorowo na tym świecie, jak mogłoby się wydawać na Instagramie. Więc jak najbardziej, ale tak, jeżeli na przykład pracuje z kimś, współpracuję, no to chciałbym, dlatego między innymi też w kabarecie się nigdy nie znalazłem, przecież ja kiedyś, jak nigdy nawet przez myśl mi nie, nie, wiesz, nie przeszło, że będę kiedyś występował, to myślałem sobie, w takim kabarecie to też by chyba było być spoko, nie? I potem pomyślałem, że no, no nie, bo bym, wiesz, był z trzema typami pewnie i nie mógłbym brać pełnej odpowiedzialności za to, jak będzie ten wieczór wyglądał, nie? I więc bym się zaraz wkurwiał. No. Yy, więc ja jestem solistą jak najbardziej i też bym chciał, to jest, no to jest znowu bolączka, żeby było wszystko kurwa idealnie, a często tak się po prostu nie da, bo takie jest życie. No, no i wiesz, w kurwie cię na przykład często podejście kogoś, kto nie traktuje tak, waż tak poważnie pracy jak ty, nie? Stary, ja miałem ostatnio pizzermana, który mi powiedział, o wiesz, o 17, rano do domu, nie? Ja mówię, a dlaczego? Bo mnie nogi bolą już od stania. Myślałem, że go zabiję, nie? Ja mówię, a ile masz lat, nie? 70, kurwa? I on mówi 24. Ja mówię, i bolą cię serio? Bolą cię nogi od stania? Uż jest piątą godzinę na nogach. Nie mówię, dobra, <grym> dzwońcie po kogoś, wyjebcie go, nie chcę go widzieć na oczy, nie? Ale to, to, to jest trochę przejebane. i wiesz, jeszcze w ogóle bardzo dużo się o tym pokoleniu tych ludzi mówi, że to tak może wyglądać ogólnie, nie? Często ludzie są, wiesz, popsuci raz przez no, niby te czasy. No, przez rodziców są popsuci, kurwa. No. Przez kogo mają być popsuci? Przez rodziców, wiesz, przez matki, które robią, wiesz, kanapki 28-latkowi, nie? No. No to, I to potem idzie taki do roboty i wiesz, czemu tym pan nie mnie krzyczy, czemu, czemu ja mam się spieszyć, bo kurwa ktoś czeka na kawę 20 minut, a ty jesteś na fajku, nie? No. Więc, więc tak to wygląda. No. No, ale to czekaj, wracając do perfekcjonizmu i matek, którzy, które wychowują dzieci właśnie do 28 no, no, roku życia, to na przykład myślisz, że twoje dzieciństwo, w perspektywie tego, jak ty się zderzyłeś ze światem, dało ci jeden dystans, no bo na pewno dało, a dwa zahartowało w chuj? Tak, no bo ja się stoczyłem ze światem, jak miałem 6 lat. No. Nie, więc ja to na pewno jednocześnie buduje ci psychę i mhm. z drugiej strony ją rujnuje, wiesz o co chodzi? No ja dokładnie wiem, bo ja mam często tak, że. Ja, m, nas napierdalał ojciec. I ja mam takie poczucie wiesz, pełnego humoru. I ja, jak ktoś tam coś mówi, że dostał od ojca, wie, a ja w pierdol, nie? Aha, I no dostał tak. do urodziny. No, no, no. I jakby mnie to bawi. W sensie, Aha. dla mnie to żadna trauma. No tak, no wiesz, że znaczy, no, prześmiałem ją. U, umówmy się, mamy tyle lat, co mamy, i w latach, kiedy byśmy mali, wiesz, jebnięcie dziecka było zupełnie normalne, wiesz? To, to nie no. jest tak jak dzisiaj, że. Tylko Jezu, czy tyś... ten facet uniósł głos na Ksawerego? Wiesz, czy to widziałeś? No, no Żyjemy też, w, jak mówiliśmy wcześniej, w tę stronę też już idziemy. Ja oczywiście. Jestem przeciwny tego, temu, żeby ktoś był przy, jakąkolwiek przemoc, wiesz, i terroryzm wobec swojego dziecka yy, czynił. No ale też nie popadajmy w paranoję, że wiesz, krzyknięcie na dzieciaka, który się pruje od godziny, bo, mm -hmm. bo chce, kurwa sobie rzucić solniczką, a ty mu nie pozwalasz, to też jest przestępstwo, nie? No to nie dajmy się zwariować, nie. No, no ale widzisz, to znowu zahaczamy o tą nawet skrajną poprawność powójszą. No, ogólnie mm, zahaczamy o każdą kurwa skrajność. Tak, masz bezstresowe wychowanie i przez to, wiesz, masz kurwa dziecko, które wiesz, chlapie kawą w koście, bo, bo może, bo teraz chce chlapać kawą, więc wiesz, dlaczego Two... ma nie chlapać, nie? Tworzysz artystę? Tak, to to, to będzie na pewno artysta, albo ćpuj, nie, wiesz, <laughs> Albo Wartę zobaczymy, a w, a w którą stronę to pójdzie. Nie? Albo cię zabije któregoś dnia, bo powie, chce cię uderzyć lokówką w głowę, więc nie podnosi rąk i cię no, jebnie. No niestety. To wiesz, to, to jakby... Tylko to też tworzą ci nowi influencerzy. Wiesz, jak my się wychowywaliśmy, no to pomyśl sobie, ilu było popularnych ludzi. Mógłbyś to policzyć w Polsce, No, Bartek nie? Wrona z Just Five. Mm. I, I pięć dup z, z tego Spice Girls, one były znane. No, no nie, no zupełnie... Ale nie... była doda, do nie? No, no, no. I to zupełnie inne w ogóle in, inna, inne warunki do życia. Mm -hmm. Wiesz, teraz tablet, YouTube, ilość, wiesz, treści w ogóle, które dzieciaki mają w głowie, mm -hmm. pchanych ze wszystkich stron. No bo wiesz, masz Netflixa włączasz no. i masz ogląda dorosłych albo ogląda dzieciak. No, masz całe biblioteki, wiesz, kontentu, które <laughs> mielą tym dzieciakom łoby, nie, ale a, odpowiadając, odpowiadając na twoje pytanie. To takie hardkorowe czy tam wręcz patologiczne, czasami się mówi, wiesz, zderzenie z rzeczywistością, jak jesteś małym dzieciakiem, może cię zajebiście zbudować, może też cię zajebiście zniszczyć, albo być gdzieś tak po środku balansujesz, nie? Bo z jednej strony jesteś zajebiście pracowity, i tak dalej, a z drugiej kurwa czuję, że jesteś trochę emocjonalnym yy, inwalidą, bo nie do końca ktoś cię wiesz, jak ktoś się ładnie książkowo mówi, nauczył kochać, mhm. okazywać emocje, wiesz, jesteś kolejny. Kurwa... Ale jesteś w tym słaby? Bo ja jestem bardzo słaby. Tragiczny. Ja jestem, ja wiesz, ja, ja nie potrafię rozmawiać. Oj, oj, to jest straszne. To jest najgorsze, że wiesz, że, 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 że właśnie w takim okazywaniu, na przykład emocji, czy ty to wiesz, w partnerskim związku, czy też w rodzinie, to, to, to ja, jest, ja jeżdżę na wózku, nie? To ja, jest, nie, ja nie jeszcze w tym wózku jednego kółka życzeń. nie ma, więc ja wiesz, się kręcę w kółko. No, ja, ja mam tak samo. Ja, no. ży, ja mówię, Nie przerasta składanie życzeń komuś w twarz, nie? bo jakby nigdy no. nigdy. Wiesz, nie miałem takiego czegoś, że ktoś mi coś miłego mówił, jakby aż tak. Czyli na Wigilii rozdajesz listy po prostu? Ze eee, no, łzami Wig... zakręte swoimi łzami. Nie, 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 bo ja za listę to nie trzeba płacić. Zapraszam A. do Jeżeli mógł... chcesz się dowiedzieć, że cię kocham, mama, musisz mi zapłacić. Wieczny biznesmen i wpycha No, też tak były takie momenty, nie? Że jakby ja kupowałem sobie dużo rzeczy, bo chciałem wynagrodzić sobie. A, wiesz, no to, to, tak to, to, Też tak. byłeś w tym świecie. Wiesz co, ja. ja ja na szczęście był taki moment, że się spompowałem bardzo książkami sprzedażowymi i motywacyjnymi. I nauczyłem się odraczać gratyfikację. Cały czas się staram żyć, w jakiś, żeby stąpać wiesz, nogami po ziemi i nie odfrunąć za mocno. No tak. No. Więc ta gratyfikacja to tak, ale też nie do końca, wiesz... No, no musiałem się też nauczyć nie wynagradzać sobie sukcesów alkoholem, tak jak też było, wiesz. Mhm. Często, że kurde, no zrobiliśmy taką trasę, no że najebać się w hotelu w strzach, no to aż wypada, nie? No to aż wypada, no to wiesz, no, przecież nie pójdziemy spać, nie? No, zagraliśmy, wiesz, Tauron Arena na 13 koła, no, no ludzie, nie? I potem musisz zauważyć, że wiesz, dobra, będę kurwa świętował teraz 14 dni w tym y, miesiącu, bo 14 dni mamy trasy, więc mm -hmm. wiesz, będę jeban 20 dni w miesiącu, więc ta gratyfikacja... No... fajne jest to, że ty potrafisz stanąć z boku i dostrzegać te wszystkie rzeczy, nie? No tak, ale to wiesz, nie obudziłem się pewnego dnia i nagle nie zobaczyłem tego, tylko to jest praca też, no. wiesz, musisz zagrać na kacu, żeby wiedzieć, musisz się nauczyć, że to jest nie warto robić, albo wręcz położyć występ i zrobić, kurwa, ten występ był tak tragiczny, a wiesz, ten sam program, bo byłem Kurwa na kacu, nie? Bo, bo jestem zmęczony, bo jestem, wiesz, 14 dzień w trasie, nie? A powinienem być 3, przerwa 2, 3, ale kurwa nie, wezmę wszystko, bo teraz będę wiesz. Kręcił wynik, jakbym właśnie był jeszcze w sprzedaży gdzieś, a to nie na tym polegało. Więc to trzeba nauczyć się widzieć i to też fajnie widać po różnych artystach, nie? Że że widzą, że no nie, after party się świat nie kończy, nie? No, ale też fajną rzecz powiedziałeś o, o agencjach menedżerskich i takich różnych innych rzeczach, że tam traktowali was w smiech chujowo. O Jezus, no. Ale wiesz, ja mam taką tezę tego, że po prostu w Polsce nie ma menedżerów. No, profesjonalnych nie ma. No. Dziwne. Wiesz co? Pewnie, a przepraszam, bo ktoś się może też obrazić, kogo znam. Może na palcach jednej tak, ręki... Tak, tak, bym... no jest kilku jakby. Jest no. kilku, ale... Ale ja na przykład doświadczenie mam tragiczne. Między innymi dlatego, tworzyłem wiesz swoją firmę i, i, i zatrudniam ludzi, z którymi współpracuję. Ale też, tak jak napisane jest na wiesz naszej stronie internetowej, jesteśmy agencją zrzeszającą stand a nie jesteśmy kurwa agencją, która wysyła wiesz komika na y, event pod tytułem magazynierzy, wiesz, 700 magazynierów najebanych i bo w takiej firmie byłem wiesz, komikiem. Gdzie mówiłem, ja tu nie chcę występować, nie? to jest tragedia. I robili dasz radę, 40 minut nie dasz radę, bo wiesz, bo umowa jest taka, i on ma swoje mhm. 20% swojego honorarium, ma to w dupie, czy ty wiesz, jutro będziesz pił cały dzień, bo się czujesz jak kurwa na tej scenie, nie. nie. Więc, y, więc tak. A, a, dramatyczny to jest rynek, a ja akurat mam tak, że teraz współpracuję z moim mogę powiedzieć, przyjacielem, i my się bez słów dogadujemy, on wie, wiesz, co zrzucać, czego nie zrzucać. Y, jeżeli chodzi o granie jakieś tam mhm. firmowe, albo gdzie ja bym chciał grać, albo gdzie bym na pewno nie chciał grać.

Ale to jest zajebisty komfort ogólnie tego wszystkiego, co stworzyłeś, stworzyłeś trochę, wiesz, jakby znowu z tej plasteliny wracamy, mm -hmm. nie? Że, stw, wiesz... Przyjaciela, to, to jest Jest, jest to taki mały, mały rafał i stworzył tutaj dookoła całą całą trochę branżę dookoła tego, jak, jak to ma wyglądać, nie? No tak za, wiesz, od samego mm -hmm. początku co zrobiłeś. Więc to no, jakby buduje, jeżeli masz na to siłę i czas jeszcze, bo wiesz, są artyści, których ja też szanuję, gdzie, gdzie chcą mieć tylko swoją twórczość i chcą mieć menadżera, który weźmie od 20% za wszystko, co zrobi, ale on chce mieć wszystko gdzieś, nie? Czyli ja no po nie. prostu przyjeżdżam, robię swoje i, i wiesz, wyjeżdżam. Mm -hmm. Dosłownie zakładasz mi gitarę na szyję, ja ją zdejmuję, podaję ją tobie i wsiadam w auto, mm -hmm. jadę do domu. I to też szanuję, ale ja ta przedsiębiorczość i to, to, ta moja przeszłość zawodowa też stworzyła to, że ja sobie, wiesz, stwierdziłem, mm. no dobra, mogę zrobić to tak, mogę to zrobić tak i, i, i rzeczywiście to, co teraz podsumowujesz, rzeczywiście stworzyłem sobie jakiś taki świat, w którym mi się dobrze żyje i dobrze pracuje. No. A tak krótko, to bardziej jesteś przedsiębiorcą, przedsiębiorcą czy artystą? Ktoś powiedział ładnie, że, że artystą się bywa, a nie jest. I ja staram się bywać artystą yy, wtedy, kiedy piszę coś, czy wtedy, mm -hmm. kiedy występuję. No bo wiesz. Jakbyś był tylko... Chociaż fajna jest obserwacja też siebie, sam obserwuję, że jak na przykład teraz piszę nowy program, to zupełnie inaczej mam przełączone postrzeganie świata, bo na przykład szukam teraz wszędzie, no nie? Jak piszę nowy program, to nie jest tak, że sobie po prostu idę do urzędu i robię, kurwa, bo zaraz muszę do dentysty jechać, nie? Szybciej. Tylko już mam, wiesz, radar włączony masz obserwację, wiesz, jak był taki kiedyś film, Jestem Bogiem? Albo Jesteś Bogiem? O jestem bogiem O tych tabletkach, gdzie ten gość miał, wiesz, rozszerzony obraz i wszystko, wiesz, Kontrast zajebisty, i to wtedy czuję się takim artystą rzeczywiście, że dobra. Teraz tworzę, więc teraz wiesz, mam pierdolniarz notatek i będę teraz pisał. I potem rzeczywiście, jak się już nauczę programu, to to gdzieś wiesz, zwykły Kowalski się w tobie włącza, który wiesz, musi jechać do makro po, po zakupy, i już nie jestem taki cały, bo to też jest męczące, nie? Jak cały czas no, jestem na takim radarze, na takiej czujce. Ale, ale, ale to odpowiadając na Twoje pytanie, no bywa tak, że jesteś cały czas elektryczny i, i szukasz, a bywa tak, że no jesteś albo zmęczony, albo w, po prostu żyjesz normalnym życiem, tak jak, jak normalni ludzie i nie ma czasu na być artystą, bo wiesz, musisz jechać do siedmiu urzędów, w których musisz być osobiście i nikt za Ciebie nie może być, bo to jest koncesja na alkohol i pełnomocnik tam nie pojedzie za Ciebie, więc kurwa, musisz tam być jutro o 8 rano, a potem masz szereg spraw do załatwienia. A jak masz tak z dziewczyną? Mm. Jeżeli chodzi o pracę, to już jest tak wypracowany schemat żona rozumie dużo rzeczy, że to jest praca i to nigdzie więcej poza pracę nie wychodzi, wiesz, bo też pojawia się zazdrość, niezrozumienie niektórych dowcipów, no bo to jest raczej logiczne w twoim wykonaniu. Ale że, 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 że coś się obraża o moje żarty? Czy że no o nie, tryb życia artysty. O tryb życia, artysty, o żarty, chodzi mi o ogólnie. Mhm. No bo to jest trudne to zaakceptowanie tak, w drugiej tak, osoby. Tak, tak, tak. Wiesz co, u nas to wygląda tak, że yy, moja dziewczyna jest bardzo wyrozumiała, jeżeli chodzi o, o to, o co ja mówię na scenie. Yy. A z drugiej strony, jeżeli chodzi o to takie artystyczne życie, to ja jestem gościem, który praktycznie, wiesz, jestem złodziej, który praktycznie z każdego miejsca w Polsce wraca do domu, nawet jeżeli miałbym być o drugiej w domu, to ja z reguły wracam z takich grań firmowych. A jeżeli jadę w trasę, no to już jesteśmy, nieskromnie to zabrzmi, ale jestem na takim etapie, że no ja nie pójdę sobie po po występie, wiesz, do klubu na imprezę. Mhm. No bo ja nie będę tam na imprezie, tylko będę robił sobie zdjęcia z ludźmi, nie? więc mhm. to nie jest dla ciebie wypoczynek. Więc ja zawsze po występie idę najczęściej do restauracji hotelowej zjeść, idę spać, bo jutro jedziesz dalej do następnego miasta. Nie? Więc to życie takie wiesz, jak jest nawet jakiś komik. Miał, wiesz, wyobrażenie afterparty u komików, mhm. jak jest w rzeczywistości, jak jest wyobrażenie dziewczyny komika, że wiesz, hostessy, dupy, koks rozsypany gdzieś, wiesz, zrujnowany apartament hotelowy, a wiesz, a oni siedzą przy na przykład połówce otwartej, wiesz, dwa kieliszki i dwie szklanki, które normalnie w hotelu służą do wody, to jest do popity i wiesz, rozpijają połówkę, idą spać, wiesz, przy głośniku bluetooth, który wiesz, coś tam sączy, nie? Hmm. No więc to jest... I też pojeździła za mną trochę i wie, jak to wygląda, wiesz, nie ma u nas absolutnie jakichś takich asterów. No bo, bo to też jest na pewno nie trudne, bo to wiesz... Na pewno. Jednak... Ja bym na przykład nie mógł być ze sobą, yy, tak jak patrzę w na odbicie, z osobą rozpoznawalną, która, wiesz, nie może iść po ulicy niezaczepiona, bo to jeszcze jakby to było, wiesz, tak, że jest kobietą i jest... faceci ją zaczepiają. Ja muchują. nie? To Ale ty... ty w ogóle, wiesz, jeszcze z twoim charakterem to wydaje mi się, że to było byłoby takie challenge'owanie, no wiesz, no na nie. robotę, to, to byś umarł. No nie, 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 absolutnie nie dałoby rady. Ja zresztą jestem zazdrośnikiem, nie? Jestem zazdrosny. No tak? Więc, o, 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 bardzo. Więc jak coś, ktoś się za długo patrzy, albo ona, wiesz, dziwnie uśmiechnie, to ja mam potem rozmowę, halo, halo, dlaczego, wiesz, co tam, co tam się wydarzyło, więc jakimś, wiesz, nie, nie jestem jakimś psychopatą, żebym komuś, wziął. na przykład, telefon sprawdzał, czy wiesz, z kim on napisze. ale... No, ale podsłuch założysz. Ale podsłuch można założyć, żeby, żeby spać spokojnie. Tak. Ale kiedyś pod z nią nad, na, nad morze z nią pojechałem w bagażniku, nie pod kocem, żeby zobaczyć, że Tak wiesz, wracasz sobie z tej trasy, odpalasz, co przez cały dzień robiła. Tak, że przesłucham, wiesz. I on na co robi, uczę się nowego programu, wiesz, także słucham. No, nie, nie. Ale, to, ale też powiedziałeś coś takiego, że nie masz życia towarzyskiego, a z drugiej strony powiedziałeś, że możesz śmiało powiedzieć o człowieku, który zarządza agencją, że to twój przyjaciel. Znaczy towarzyskiego ja nie powiedziałem, że nie mam życia. Ja no, nie mam tu nie mam życia towarzyskiego kompletnie, bo nie mam na to czasu, jestem pracocholikiem. Mhm. Znaczy, wiesz, ci odpowiedzialność. Powiem ci tak. Nie mam czegoś takiego, że jak na przykład miałem wcześniej, mm. że umawialiśmy się z znajomymi na przykład gdzieś w knajpie albo mm -hmm. u kogoś na domówce. Ja nie pamiętam, żebym był gdzieś u kogoś na domówce. Jakby nie, ma, nie ma, nie mam rzeczy, to jest trochę smutne teraz, jak to powiedziałem i to usłyszałem, Jezu. <laughs> nie ma czegoś takiego, że je robimy, spotykamy się u kogoś tam. Spotykam się najczęściej z siostrą, z którą też najczęściej, czyli to jest kurde wiesz, raz na miesiąc, mm -hmm. dwa. To jest najczęściej u mnie, ale z przyjacielem, wiesz, ja mam tak naprawdę dwóch przyjaciół, bo też mnie denerwuje, jak ktoś szasta z przyjaciel. To mnie no, bardzo. Z zwłaszcza z w życiu, z, w z wiesz, o tym gadają. Strasznie wkurwiające dla mnie, ktoś mówi: Ja mam mnóstwo przyjaciół, Chuja masz mnóstwo przyjaciół, masz mnóstwo znajomych albo kolegów, przyjaciela, możesz mieć jednego, dwóch, może trzech. nie? I ja mam takich przyjaciół długoletnich, wiesz, że nami ich ponad dekadę co najmniej. Mm. I to są moi przyjaciele, z którymi się przyjaźnię i współpracuję. I, I to są ludzie, z którymi się spotykam. Dla mnie to jest spotkanie towarzyskie. Nie mam takich spotkań towarzyskich, wiesz, w knajpach czy, czy, mhm. czy... najczęściej się, jak się z kimś spotykam, to się właśnie spotkam u siebie w knajpie, bo jest tam fajnie zrobiony balkon, i, i z reguły jak ktoś mnie odwiedza, na przykład paluch jak ostatnio był, to też spotkaliśmy się w knajpie. To było moje spotkanie towarzyskie, nie? że wiesz, mhm. wypiliśmy dwa piwa przed jego koncertem, poszliśmy na jego koncert, ja tam sobie w backstage'u posłuchałem, potem żeśmy w hotelu wypili łychę i poszedłem do domu. No to, to, to takie życie towarzyskie. No no to o, to o czymś takim właśnie zastanawiałem się. Gdybym nie gość. miał w ogóle, to chyba bym trochę dziwny, nie? Wiesz, siedział wszystko gutami i wiesz, <noise> pan chodzi mi po czole. Ja nie mam kurwa, że w ogóle przyjaciół. No wiesz, zakładając. Że... I ty sobie myślisz, że ludzie nie wiedzą, jak on je wie, tylko ja wiem, muszę <noise> to potem jakoś za... powiedzieć. Zakładając, że teraz jesteś normalny, wiesz? <noise> tak. <guśku. głos> to ale czekaj, bo jeszcze mnie zaciekawiło to, że marzyłeś już być aktorem. To marzyłeś jak byłeś dzieckiem? No kiedy zacząłem. Kurde, kiedy... zacząłem marzyć za późno. O tym, nie? Zacząłem o tym marzyć, jak, yy, jak byłem już dorosły i. i, i... I stu studiowałem, ja studiowałem na polibudzie potem poszedłem do pracy, potem się zaczął stand-up i potem się zczaiłem, że wiesz, że że są też, którzy są aktorami, czyli na przykład wiesz y Eddie Murphy, którym byłem mm. zachwycony w filmach. Jak raz ja zobaczyłem, że on zaczynał od stand-upu, że był komikiem, to ja miałem eksplozję w głowie, nie? I mówię: mm -hmm. "Jezu, jak ja bym chciał być akt i mówię jeszcze, łódź, wiesz, filmówka, nie? Miałem to pod nosem, ale w momencie kiedy ja kończyłem szkołę średnią i musiałem wiesz iść na studia zaoczne i jednocześnie do pracy Czyli zapierdalałem 5 mm -hmm. dni y, w tygodniu do pracy, w weekend y, do szkoły przez cały czas, czyli wiesz, żadnego dnia wolnego, mm -hmm. to już mnie zahartowało kurwa wcześniej życie. To nie było mowy, że ja sobie pójdę wiesz na dzienne studia aktorskie, wiesz, jeszcze dostań się mm -hmm, tam nie w ogóle no, no. Y, i będę wiesz, żył, cholera wiesz czego nie no, bo, bo nie jestem z takiej chaty, żebym sobie mógł na coś takiego wtedy pozwolić. A teraz. Bardzo często. Wiesz, jestem w ogóle, to jest pojebane, nie? Ale jak na przykład jest Sebastian Stankiewicz, którego ja bardzo y, pozdrawiam, y, mój znajomy, to, to jest największe słowo, którego mogę użyć. I się tak tam kilka razy spotkaliśmy, to ja wielokrotnie mówię, Sebastian, opowiedz mi, jak to jest, że wiesz, ten scenariusz jest napisany, ty się tego go uczysz, wy to robicie, wiesz, i to potem wygląda jak prawdziwe życie. No, mi to rozjebuje głowę strasznie, nie? Bardzo dużo książek przeczytałem o aktorstwie i To też, też widziałem. I też, i też, i też... Y, i też... Staram się, wiesz, odgrywać rolę w swoje role. No właśnie ty to bardzo dobrze robisz w stand-upie, dlatego też. Yy... Tylko że wiesz profesjonalista pewnie by powiedział, że ja się zgrywam, a nie gram, bo ja, te postacie są na tyle, wiesz, przerysowane, żeby były zabawne, że tak się nie gra, nie? Wiesz, no to wiadomo, no bo to musi być kontrastowane. No a, a, a takie granie, granie, wiesz, jak jeszcze, jeszcze jest pokonanie takich nerwów, że też gadałem o tym z Sebastianem, że co się dzieje w moim organizmie, że jak idzie, wiesz, Rec, kurwa, no. jest czerwone wciśnięte, bo kilka razy, wiesz, tam w filmie miałem okazję być. Wiem, w ukrytej prawdzie. I, i, też w, I też w filmach pełnometrażowych. Pornograficznych. I, 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 I też dokumentalnych. Nie, nie. nie. W, w Juliuszu, film e, Abelarda i Zekas tam scenariusz pisali, tam epizody dosłownie. Mm -hmm. nie? E, bo ja marzyłem, żeby, żeby, wiesz, zobaczyć. No to ja, słuchaj, jak idzie, wiesz, idzie zapis kamery, to ja, się, ja jestem drewniany od razu. Nie? Od, wiesz. Czuję, że aparat mowy mam zdrętwiały jakieś takie nerwy, wiesz, mi tu pracują w polikach, że jestem dziki, nie? To, jest, to jest tragedia. To jest zupełnie coś innego niż jak jesteś na scenie na żywo. To jest jeszcze coś innego, bo się nad tym zastanawiałem. Jak jesteś na scenie i wiesz, że program jest rejestrowany. To mhm. też inaczej się gra. Jak masz w głowie, że wiesz, jest cała ekipa tam pięciu kamer mhm. i nagrywamy i to może będzie na YouTubie, czy tam na innej platformie, to też już inaczej grasz. Nie? Już masz mhm. świadomość, że. Nie wiem, o co chodzi, wiesz, że tutaj jak dźwięk się zapisuje, że obraz się zapisuje, że ktoś to będzie mógł mm. zobaczyć potem, wiesz, to jest bardzo dziwne. Ale jeżeli chodzi o to bycia aktorem, to mi się to, Jezus, bardzo mi się to marzyło, wiesz. Ja cały czas mam takie ciche marzenia, że przyjdzie jakiś, jakiś reżyser i powie, Rafał, jest taka rola. Dla ciebie, ja bym ciebie widział, nie? No ty, no ale ta historia nawet, w yy, wślepnąć od światło z tym głównym bohaterem, z CAFULEM. Ra raper, tak? Który, no, a, tak? No, tak. No, tak, oglądałem on, całe tomy, no, to obejrzałem. No, no to wiesz, jakby, zobaczył, z dupy go wyjął. Z dupy. <grafy> Gra słów, tak. <grafy> A dwóch. Tak, widziałem to, widziałem to, miałem okazję to zobaczyć, to dosyć stare jest. I oczywiście zobaczyłem, jak mi 700 tysięcy osób już powiedziało. Slepno to światu widziałeś? Nie, nie, nie miałem okazji. Kurwa, to o, zobacz to, bo to jest zajebiste. I rzeczywiście to zobaczyłem. I rzeczywi rzeczywiście zajebiste? Podoba mi się osobiście, wiesz, tam Frycz był genialny, ten główny no, bohater twój... też. A nie twój sztur jest ulubionym aktorem, nie? Wiesz co? To już się zmienił. Nie, nie, nie. Sztur i młody i stary dla mnie to są świetni aktorzy. Wiesz, Sztur w filmy pod tytułem Konferancjer. Wiesz, mm -hmm. tam, tam w ogóle zajebista rola i w ogóle taki branżowy film. Ale, ale no mnóstwo mam takich aktorów, których lubię. No bo fascynuje mnie po prostu granie, nie? I ludzie, którzy grają mm -hmm. i, 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 i uwielbiam na to patrzeć. No Deniro, którego ja kiedyś, wiesz, starałem się oglądać wiesz, kasyno czy inny film mając w głowie, że to jest aktor, który mówi kurwa napisany przez kogoś tekst. nie Ty wiesz, nie do Space'ego pasujesz. Tak? <grym> Słuchaj. <grym> <grym> y... Ja, ja nie wiem, do czego ja pasuję. Ja wiem, że przyjdzie taki czas, że ktoś do mnie przyjdzie, powie, Rafał, zagraj to, i ja będę chujowo dograł. I on powie, mam tutaj coacha, bo są tacy, mm -hmm. aktorstwa, i on ci coś powie, on mi coś powie, i ja zacznę. I on mnie odkryje, i ja wtedy zajebiście zacznę grać. I wtedy powiem, kurwa, jestem też aktorem i będę grał. Wiesz, bo też może ten stres, jak to się zaczyna nagranie, to jest paraliżujące ze względu na to, że tak bardzo kurwa tego chcesz. Tak, może. I też wiesz, masz dubli też od cholery, nie? No. To też umówmy się, poczekaj, ja sięgnę wody. Oh. Że Dubli masz też, wiesz, tak jak Sebastian Gada mówi, no dobra, za pierwszym masz, a drugi trzeci dubel i wiesz. I, 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 i to też jest tak, że masz graliśmy skecze do Patchy Show, z których zrezygnowaliśmy notabene. E, I rzeczywiście tak było, że przy pierwszych miałem takie Boże, czy ja to, to ja dobrze robię, czy ja w dobrą stronę patrzę i potem masz wiesz, dwunasty dubel, i chcesz to zrobić jak najlepiej i zapominasz no, już o tym. To, to, to jest trochę, ale czasami to mi się wydaje, że to jest trochę popierdolone, bo jakby wtedy nigdy nie jesteś zadowolony. Czyli cię tak całe życie no moje. No, no. <laughs> No właśnie, nie? No, tylko, że. Mogło być lepiej, mogłem, mogłem inaczej spojrzeć. Mogłem, albo mogłem inaczej powiedzieć, albo mogłem ale zrobić dłuższą pracę. A patrz, to, to jest ciekawe w sumie, to, bo takie, że możesz być niezadowolony powiedzmy z etapów, nie? Jakby hmm. wiadomo, e, analizując je, ale jako z całości na pewno jesteś zadowolony. Nie, no byłbym jakiś, wiesz, psycho, psychicznie chory, gdybym powiedział, że o, skoro. tego pytam. Nie, jest, jest zajebiście, no wiesz, nie mogę wiesz, nie mogę narzekać absolutnie, nie mam prawa narzekać, ludzie mają. O wiele ale to gorzej. wiesz, ja to nie lubię tego opierdlenia, że ludzie mają gorzej, bo ludzie często robią w chuj mniej od ciebie. Tak, czy, wiesz, ale bardziej myślę teraz o tym, że wiesz, o ludziach, którym zdrowie na przykład nie pozwala, nie? No dobra, że wiesz, choroba cię kurwa, wiesz, yy, chwyta i może byś był zajebistym człowiekiem w czymś, ale nie możesz, bo to królestwo cię osłabia, nie? Ale yy, jasne, jest super, genialnie, tylko że nauczyłem się też tego, yy, tego żeby wybierać trochę sobie projekty, nie? żeby mhm. też nie robić wszystkiego i też nauczyłem się trochę odmawiać ludziom, bo wiesz, był taki moment, i znowu się powtórzę, jest, że tu sesja, tu wywiad, tutaj to, tu tamto, tutaj wiesz, i jesteś kurwa rozdarty, i nie masz tak naprawdę już czasu dla siebie, ale jest super. No, wydaje mi się, że, że podjąłem kilka dobrych decyzji w swoim życiu. A to no. taka ironia nie? tego wszystkiego, że z jednej strony etapami, etapami wydaje ci się, że coś było do zrobienia lepiej, mhm. ale jako ogół wydaje ci się to zajebiste i tak w gruncie rzeczy. Tak, tak. No jest miłe, wiesz, że, że, że człowiek do ciebie podchodzi na ulicy mówi stary, no zajebiste, wiesz, czy ta książka, czy zajebisty występ i naj, największą nagrodą w ogóle w, w, w tym wszystkim, co się dzieje, jest to, że ja sobie tak czasami myślę, że wiesz, ktoś cię widzi na ulicy i się uśmiecha. nie? No. To jest według mnie, nie robi wiesz. Wiesz, kiziewo pomyślałem, nie wiem czemu, bo ten gość pewnie ma teraz przejebane, ale nie chcę w ciebie rzucić, patrzy czym mu tu zajebać, tylko robi... Albo machnie, albo po prostu się uśmiechnie mam takie, kurwa, no... ludzie się do mnie uśmiechają, to jest zajebiście. Mi się spodobało, jak przygotowywałem się do tej rozmowy, jak mówiłeś o tym, jak robiłeś program o, o ojcu, mhm. i że podeszła do ciebie jakaś dziewczyna, że przeżyła kilka terapii, ale nigdy nie wychodziła. Ale to było takie ci, nowe odczucie, co? To było, to było wręcz, kurde, filmowe, bym powiedział powiedział. Ja wtedy byłem, wiesz, po występie, ja to nie zapomnę tego do końca życia i wyrazu twarzy tej dziewczyny, że ona ma jakiś taki rodzaj ulgi w oczach, nie? Mm -hmm. Takie Jezu. E, ona wtedy przyszła do gardy i właśnie to powiedziała że, że, że dzięki temu programowi wie, że nie jest sama i że tyle terapii przeszła, iż się świetnie tak nie czuła jak po tym programie. Właśnie tutaj, nie wiem, ja takie kurwa, i wiesz teraz, czy ją przytulić, czy ją zaprosić na kawę, wiesz, czy. <laughs> no, nie, oczywiście żartem już uciekam z poważnej rozmowy. Ale, ale, ale tak, no, zajebiste, zajebiste. Yy, no, na pewno inne. Na pewno inne. Problematyka dotknięta była taka, wiesz, takie spojrzenie na problem alkoholowy w, wśród naszych rodziców, powiedzmy tak. Bo te lata, ludzi, 90. lata były, tak. 90. w Polsce jest, jest tak, wiesz, to, ta wuda była tak wszędzie, mm -hmm. że takich jak my jest mnóstwo. Tylko, że też sobie tak myślę, kurde, było tak, się. teraz jest kurde to samo, tylko jest whisky, wiesz, a nie, a nie wóda. Tak no może nie aż tak to samo, ale... Mm. Może dlatego, że ja mam trochę zakrzywiony obraz, bo ja wiesz, faktycznie po eventach jeżdżę, nie? Więc mm. zawsze mam obraz firmowej, imprezy, gdzie niezależnie od branży jest mnóstwo nagrzanych ludzi, nie? No niestety. I masz taki obraz rzeczywistości, że tak świat wygląda, że jak wolne, no to najepmy się. No nie, no tak to świat wygląda. To, to no, ja tak spostrzegam. Więc wiesz, świat. mówimy lata 90., lata 20., żyjemy w latach 20. Yy, też takie są, że, że, że wuda napędza niestety, trując ludzi. No wiesz, ona napędza krótkoterminowo, nie? No napędza cię kurwa na 3 godziny i potem jesteś śmieciem 48 godzin, no. no ważne, że 48 godzin, a nie 48 lat, nie? Bo jak się zapętlisz w tym wszystkim... Jak no... w cuk taki wpadniesz, nie? Że no. nagle się budzisz na ławce i robisz, kurwa! <głosy> 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 Ale się najebałem w 91, a jest, kurwa, nie wiem, który rok. <noise> to... Straszne, nie? Żarty z choroby alkoholowej. Nie? Wiesz, to, to tylko... Tak mi się wydaje, że ta choroba alkoholowa dzisiaj jest bardzo aktualna. Straszna choroba, straszna choroba, wiesz, i, i to jest najgorsze, że często nie, nie wiesz, nawet nie wiesz, że wokoło ciebie ludzie cierpią, Cierpią nie ma się a tego słowa. A sam wpadałeś kiedyś w taką pułapkę tego wszystkiego? No tak, ja miałem, wiesz, ja miałem taki moment w swoim życiu, że widziałem, że piję, wiesz, nieludzkie ilości alkoholu, wiesz, jak się łapiesz na tym, że idziesz z, 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 pić z kumplem we dwóch, i się zastanawiacie, czy 63,07 czy 4, no to jesteś patusem, nie? To nie jest tak, że, że kurwa normalni ludzie piją po 1,4 na łeb, no nie? Przez powiedzmy mm -hmm. nawet kilka godzin, bo to jest, to jest dawka śmiertelna dla ludzi, nie? I, i, I wiesz, złapałem się na tym, że kurwa wyglądam jak wrak, czuję się jak wrak i trzeba coś wybrać, nie? Ale też nie jestem gościem, który zrezygnował w ogóle z alkoholu, nie? Mm -hmm. też, yy, to, to też nie jest tak, bo jakby. Teraz zabrzmię jak alkoholik. Nauczyłem się pić. Nie. <noise> nie, jakby zauważyłem, że wiesz, nie mam problemu z niepiciem, wiesz, miesiąc, mm -hmm. dwa, trzy, A, te przerwy dziewięć, są fajne. Nie, dziewięć miesięcy, wiesz, mm -hmm. miałem taki moment, że e, rok nie piłem też w ogóle i też to nie było tak, że och, skończyłem skreślać w tym kalendarzu, teraz się tak mm -hmm. najebie Tylko po prostu zauważyłem, że wiesz, są takie symptomy, że powinna ci się zapalić czerwona lampka, znaczy wiesz, upijanie się, nie możesz iść wiesz, na dwa piwa, bo, bo już wtedy pijesz kurwa 16 i, i nie możesz przestać. I zauważyłem, że Mogę spokojnie iść na dwa piwa z kimś, czy wypić, wiesz, po dwie whisky i się rozejść do domu. Nie? I, nie, I tak sobie żyję. I, ale tak jak gadaliśmy wcześniej, absolutnie staram się ograniczać. Bo też w sport się wbiłem i, i, i strata czasu, wiesz, tego nawet dnia mhm. kolejnego do 15 jest dla mnie tak denerwująca. Mhm. że ja lubię właśnie, tak jak gadaliśmy o tym wypoczywaniu. Że lubię okej, okay, napić się w dobrym towarzystwie, bo wiem, że jutro będę też miał łeb włączony, bo wiesz, mhm. jak jesteś na kacu, to ten łeb ci zwalnia, jesteś zamulony, mhm. myślisz, wiesz, że cię głowa boli, że cię ci chce pić, a nie o siedmiu innych rzeczach, które byś chciał zrobić, więc, więc to jest taki. Taki moment na oddech, ale też nieczęsto, nie? To A nie czujesz można... się na przykład, jak tak sobie robisz taką przerwę alkoholową, to czujesz się w takim sztosie intelektualnym? Yy... Bo mnie, mnie alkohol mocno zwalnia. Że masz procesor, zajebiście szybki, mm -hmm. tak? Jak nie pijesz. No. powiem ci, że. Może masz po prostu zawsze wolne. Może mam po prostu zawsze wolny, a na kacu po prostu, wiesz, zapominam przełykać śliny, nie? I, 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 I mówię, czemu ta kanapa jest mokra, kurwa, i moja, bo się ślinisz. Bo jesteś skazany, Nie. Wiesz co, mówiąc tak naprawdę, właśnie denerwuje mnie w kacu ten, ten, wiesz, ten slow motion, nie? Jak chcesz wypocząć i masz ok, możesz tak sobie poświęcić no. jedną niedzielę, powiedzmy, w, w miesiącu, ok, dobra. No ale nie, kurwa, każdą, nie? No nie, nie. Że, że będziesz, wiesz, co weekend, wiesz, bazukę ładował, no bo... No ale niestety takim żyjemy też trybem. Ludzie, ludzie mają narzucone tak dużo, że wiesz, ładują w korpo od poniedziałku do piątku, w sobotę reset najebka, niedzielę odchorujesz mm -hmm. i idziesz w poniedziałek znowu. No tak, Ale to też wiesz, co ludzie mają zrobić. No. Ale wiesz, z drugiej strony pomyśl sobie, że jak my się wychowywaliśmy w czasach i kojarzyła nam się popularna osoba, to rock and roll. Rock and roll. rock'n'roll. Yy, rock'n'roll albo najśmieszniejszy sąsiad, nie? ten, co był jest najebany. No, no tak, Bo tak, on tak, jest tak. najśmieszniejszy, nie? No. Tak, Albo skich... anegdoty, wiesz, ludzi dorosłych, które co no. zrobił Wiesiek, jak się no. najebał, nie? jak no. śmiesznie spadł z półpiętra, nie? I słuchasz tego, nie? Bo to jest, ja zawsze to zderzam, wiesz, z kobejnym, że gdyby on dzisiaj żył i miałby dalej ten sam problem, to wszyscy by się z niego śmiali i wrzucali wiesz, zdjęcia, jak właśnie śpi zasrany Aha. i zaszczany a tak to na ławce, wszyscy a, tak jest, a tak jest legenda, tak. nie, bohater, tak. niezależny artysta. I, chuj że nie żyje, nie? I nic nie ma z tego, no. że jest tym bohaterem, ale ludzie robią tak. No. Bzdura, wielka bzdura, nie? No, i, i wydaje mi się, że, właśnie, że to jest pułapka często artystów, ludzi, albo ludzi, którzy uważają się za artystów, nie, bo ja myślę, że tych drugich jest zdecydowanie tak, więcej. Tak, tak, jest dużo. No. A powiedz mi, a w tej branży, tak już powoli zmierzając do końca tej, tej rozmowy, w tej branży stand-uperów, to jest jeden, że wy się wszyscy lubicie, a dwa są takie, powiedzmy, osoby ogólnie nieśmieszne w życiu, ale śmieszne na scenie? Czy my się wszyscy lubimy, odpowiem na pierwsze pytanie, no nie, no to by było bardzo dziwne zjawisko, wiesz, w ogóle w społeczeństwie, nie? była no grupa wiem. ludzi, która się zajebiście lu lubi, to by było wiesz. Nie wiem, czy nie powinniśmy Polsce. wspólnie na jakąś świetlicę chodzić, nie? I rzucać za siebie piłkę. Komu, I próbować ją łapać, nie? A czy Rafał lubi Mateusza? Kurwa, nie lubi, nie rzuci mu piłki. Szukam Mateusza teraz. Yy, yy, nieważne. Natomiast to by było bardzo dziwne, gdybyśmy się wszyscy lubili. Zresztą, wiesz, jest tak, jak ci powiedziałem, już jest tyle tych osób, że ja czasami, wiesz, ktoś jest jakimś komikiem, występuje na jakiejś yy, open mic, jak ja nie znam go, wiesz, z twarzy mm -hmm. czy z nazwiska, więc to jest za dużo ludzi. Yy, a drugie pytanie, czy ktoś jest nieśmieszny? Yy, to, 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 wiesz, zależy, w jakich kogoś spotkasz okolicznościach, bo możesz spotkać Rafała się też, yy, na przykład, podmęczonego yy, gdzieś, zagadać mhm. z nim 5 minut i stwierdzisz, że nie jest śmieszny pewnie, nie? No, wiadomo. A na scenie jest taki kurwa śmieszny, a prywatnie to jest gburnie, Ale nie wierzę, wiesz, że też, jeszcze też normalnie, nie? Ale jak się tak znamy, to są oczywiście osoby, które są mm, mniej śmieszne, tak wiesz, prywatnie. No, czyli jakby ciszone. Bo... Tak, ale wiesz, potrafią rozbawić widownię i to dużą. Ale ja na przykład uwielbiam komików, takich i też chyba takim jestem komikiem, takich, którzy są zabawni na co dzień i są też zabawni na scenie. To jest przykład Lotka, to jest przykład mm. Kacpra Rocińskiego, to jest wiele przykładów ludzi, którzy są, mają poczucie humoru, takie mm -hmm. wiesz, to nie jest na siłę, tylko mm -hmm. bach, 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 wiesz. Mają, A to jest, jest intelekt, nie? To, to jest czutka. Poczucie humoru, timing, to jest no. wiesz, i jeszcze podobne poczucie humoru, mm. bo wiesz, bo też umówmy się, jak jesteś wiesz, komikiem prawie 10 lat już i, i spotykasz się z tymi samymi ludźmi cały czas, no to też już macie trochę pojemane no. poczucie humoru, nie? No. Że wiesz, dwóch komików płacze ze śmiechu i normalna osoba siedzi naprzeciwko robi są pojebani ludzie, z czego oni się śmieją. Z czego oni się w ogóle śmieją. No, ale to, też takie, to jest takie, wiesz, takie zakrzywienie jak ktoś, kto kładzie płytki, wiesz, 20 mm -hmm. lat i wchodzi do łazienki i nie patrzy, wiesz, czy jest mydło, tylko patrzy, jakie są fugi, czy są równopołożone położone płytki. No, jest, jesteś w jakiejś branży mm -hmm. i masz trochę zakrzywione już potem światopogląd i poczucie humoru wśród swoich. No. A powiedz mi jeszcze, ta Twoja agencja jakby też szuka młodych, zdolnych komików. Kurde, no to jest dobre pytanie i ci powiem, że cały czas mam w głowie, że powinniśmy dotrudnić ludzi. I wiesz, i, mhm. i, 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 i robić coś takiego, że bierzemy kogoś, próbujemy go, wiesz, mhm. ja go powiedzmy biorę na support i tak dalej. No właśnie jako, to, że... to o czymś takim to jest zajebisty biznes nawet. Tylko wiesz, jak jest też problem trochę z ludźmi do pracy. Tak mi jest bardzo ciężko dobrać kogoś do pracy nawet teraz, jeżeli nas coś słuchasz, szukamy też osób do pracy w agencji, bo będziemy mieli nową siedzibę zaraz która będzie połączona w ogóle też ze sklepem i tak dalej, o, takim otwartym dla ludzi, więc y, jest problem z takimi ludźmi, wiesz, ja kilka prób pr robiłem, nie, w, no. wiesz, nawet byłem na kilku rozmowach, kurwa, o pracę z ludźmi, wiesz, z takimi, którzy mieliby dla mnie pracować i miałem po dziesięciu spotkaniach, mówię, no, 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 kurwa, no nie mógł go za Jezus, to, to jest, w no ogóle to ma... jest standa, wiesz, Ja no. kiedyś, jak szukałem kogoś do pracy i zacząłem, jak kiedy dostaję CV, no. to zastanawiałem się, czy ktoś ze mnie sobie ja nie robi. Często jest tak, no wiesz, to, to do agencji, to do agencji, do knajpy weź, weź do, na kelnerów, człowieku, jakie się zgłaszają kwiaty, to wiesz, zdjęcie ona ma, wiesz, na plaży w, wiesz w tym, w kostiumie, w CV. A z brzoskwinką? Yy, nie odznacza się, nie, nie odznacza się <śmienią> brzoskwinia, jest płasko. <śmienią> Właśnie pozbyłeś mnie, wiesz czego, y, y, funkcji w klejpie y, Przeglądania CV. Na pewno już nie będę tego robił po, po tym podcaście, jak moja dziewczyna tego wysłucha. Ty się się, Rafał, przyglądałeś, czy się odznacza? No. Przez chwilę, przez chwilę zbliżyłem do twarzy, ale to chciałem zobaczyć... Yy... Rozciągała Ta, się. No, no nie... No, ale w ogóle. Nie, suty nie furczą, bo <noise> się nie oznacza, nie będziesz na mnie robić. <noise> taki szef, kurwa, wiesz, który mu pępek wystaje, podpiszę no. Ale, sobie, A mieliście problemy, no na pewno mieliście problemy koronawirusowe, bo każdy je miał, no. ale po koronawirusowe, bo na przykład w Warszawie był taki problem ogólnie z obsługą, że było bardzo mało. <noise> mieliśmy. No, no, mieliśmy i wiesz co, i miałem niestety nieprzyjemność, na przykład taką, że musiałem zwolnić kogoś, czego kurwa nie, nienawidzę robić, mhm. bo też osobiście zatrudniłem tą osobę, musiałem ją zwolnić i byłem chory przez to. Bo to nie był kelner, tylko to była osoba tam wyżej, trochę. Mm -hmm. I, I był problem zajebisty, że wiesz, że raz część ludzi odeszła i wiesz, znalazła sobie jakąś tam pracę w branżach bezpieczniejszych, powiedzmy, niż gastronomia, część została. Były, były takie sytuacje, że wiesz, no właśnie pizzermen, którego bolą nogi. Nie? To, to, jest, to są historie, wiesz, nie do wymyślenia, co ludzie potrafią walnąć. No, go, bolą go nogi, rozumiesz? Przed do pracy na pizzermana do knajpy i go bolą no, nogi. No to lat. On miał już ze 24 lata, no. <laughs> Z tym zakończmy tą piękną rozmowę. Dziękuję, Dziękuję ci za zaproszenie. A, jak skończyliśmy, też tak zsynchronizowaliśmy. No słuchaj, no radi radiowo. Może, mogli, może jakieś radio, ale tam by nam takich żartów nie puścili w żadnym radio. A? Musimy swoje zrobić. Tego też by nie puścić, To było mało profesjonalne dla podcastera. Ło! Musimy swoje. Ludzie regulują w aucie teraz. Co on zrobił? Ło, Kaszl, no? co się stało? Koronawirus. Koronawirus. To nie są, wiesz. są powikłania. Ło! Nie, podobno, podobno niektórzy tracą pamięć, kuba Żulczyk i mówił. Tak? To oni już teraz zapomnieli. Smaki, o tym. pamięć, tak. I teraz zapomnieli. Tak. Ty ich pożegnajmy. Dzięki, na razie. Do widzenia.